እንንንንን እንንን Witam, witam wszystkich serdecznie. Ponownie dzisiaj spotykamy się ze wspaniałym człowiekiem, który zmienia świat, który walczy o wolność dla wszystkich ludzi na świecie. Oczywiście mówię tutaj o pastorze Arturze Pawłowskim. Ostatnio ponad 120 emerytowanych wojskowych wysokiej rangi wojskowych podpisało w Stanach Zjednoczonych podpisało list otwarty ostrzegający że Ameryka a tak naprawdę cały świat zachodni także i Kanada jest w głębokim niebezpieczeństwie ze strony radykalnej lewicy konflikt toczy się między zwolennikami socjalizmu i marksizmu a zwolennikami konstytucyjnej wolności i praw człowieka do swobodnego życia do swobodnego wyrażania swoich potrzeb Świat zachodu, no, przejęty został przez tą radykalną lewicę w kierunku socjalizmu i marksistowskiej formy takiego tyrańskiego rządzenia, jakiej na skalę ten świat jeszcze, jeszcze nie widział, no, któremu należy w tej chwili przeciwdziałać. Dlatego musimy w tej chwili właśnie w tej, w tej właśnie chwili, w której żyjemy, Musimy pielęgnować wolność i wartości historyczne związane z wolnością, bo one są zagrożone, a, a kiedy padną, staniemy się niewolnikami systemu. Narody zachodnie, zachodnie są celowo niszczone, moim zdaniem, w tej chwili, rozkładane na kawałki przez to, co możemy nazwać a takim spiskiem od kilkuset lat, robionym przez siły, no nie powiem tutaj wprost, bo jesteśmy na YouTube, ale, ale wiecie jakie siły, aby właśnie wprowadzić jeden rząd światowy i nowy porządek świata. I dlatego muszą zniszczyć suwerenność państw zachodnich, aby zrealizować tą satanistyczną strategię. Muszą zniszczyć naszą zachodnią cywilizację. I oczywiście mamy w tym samym czasie ataki na ludzkość na całym świecie z tymi tak zwanymi eksperymentalnymi, biologicznymi, niebezpiecznymi terapiami genowymi, które są odnogą tej tyranii e, światowej, tylko że w takim medycznym stylu. I z tym wszystkim e, walczy prawie samotnie pastor Artur Pawłowski, e, który w kanadyjskim Calgary pokazuje, że człowiek wolny nigdy się nie poddaje i nigdy się nie podda, nigdy nie będzie można go kupić, zastraszyć, e, aby zmienił swój światopogląd i swoje wartości. Dla wszystkich, e, którzy są dzisiaj pierwszy raz z nami, chcę przypomnieć, że co zrobił pastor Artur i co zwróciło opinię całego świata na jego działalność w podtrzymywaniu wolności i pokazaniu całemu właściwie światu, że poszanowanie prawa jest łamane na każdym kroku w tej chwili w Kanadzie, a także w podobny sposób w innych, no, innych krajach zachodu. E, dlatego zapewne domyślacie się, że pastor Artur przechodzi w tej chwili bardzo trudny okres, walczy z systemem, który go chce po prostu no, zdusić, stłamsić, chce go po prostu więzić, jest liderem e, bardzo groźnym dla systemu. Dzisiaj pastor Artur przyniesie nam radość i nadzieję, abyśmy doznali takiego uzdrowienia ciała i umysłu i połączenia ze... Twórcą, a tak, doznali takiego wewnętrznego spokoju, a przez to szczęśliwszego życia dla siebie i dla całej rodziny. Um, Arturze, może na początku uh, powiesz nam, co się wydarzyło uh, u ciebie w ostatnim tygodniu w Twoim życiu. Jakieś zmiany, co się dzieje za tą sprawą, z tą sprawą w sądzie, uh, jakie masz plany na przyszłość, albo może pokażemy tak uh, dla tych nowych uh, widzów, którzy jeszcze uh, ciebie nie znają. Co się tak naprawdę stało no, w, w, to, w święta wielkanocne e, Przyszli do ciebie e, Policjanci z służbami sanitarnymi I po prostu chcieli przerwać twoją, e, Twoje nabożeństwo W twoim kościele No i ty po prostu ich pogoniłeś I to wideo rozeszło się na cały świat Ponad miliard ludzi oglądało to wideo, stałeś się, stałeś się bohaterem. Tak jest, nazi psychopat. To są gestapowcy. I, I potem, co się stało później, to zostałeś aresztowany e, na środku ulicy przez tych samych gestapowców. E, cały świat to też widział. No i uwięziono cię, byłeś w więzieniu przez 53 godziny, męczony, praktycznie torturowany. No więc to taka, taka, krótka, taka krótka wstawka. Witamy cię, witamy cię. Ja jestem zawsze, zawsze się cieszę, kiedy wiem, że będę się z tobą łączył, bo ty nam dajesz taką nadzieję, taką radość z życia, że są jeszcze ludzie, którzy, którzy naprawdę trzymają w sercu wolność. No, dziękuję bardzo. Zawsze jest, jest to przywilej, że mogę podzielić się tym, co, jest, co się dzieje w moim życiu i w, w moim sercu z Polakami. No, jak pamiętacie z poprzednich nagrań, spotkań, Bóg mi dał niesamowitą miłość do Polski, do Polaków. Po 16 latach, kiedy przeleciałem po emigracji po raz pierwszy po 16 latach, Przekroczyłem granice Czechosłowacji i Polski, to, to, to był taki moment nie do opisania dla mnie, gdzie, gdzie pamiętam, chciałem paść na kolana jak Jan Paweł II, polski papież, i, i po prostu ucałować tę ziemię. Dziwne bardzo to było, bo ja przez 16 lat absolutnie nie chciałem wracać do Polski, nie chciałem przylatywać do Polski, nie chciałem z Polakami mieć nic do czynienia. Z dzieciństwa miałem bardzo dużą taką awersję do. Do tego, co się działo, do tej komuny, do tych przemytów, do tych łapówek, do tej brutalności tego komunistycznego świata. No, ale Bóg działa w taki dziwny sposób, rzeczy, których nie rozumiemy. On rozumie, On wie, tak jak moja żona często powtarza, mówi, kiedy dzieją się jakieś bardzo złe rzeczy, kiedy jakaś zdrada następuje, ktoś mi jak następną kosę w plecy wbije, człowiek, z którym myślałem, że zrobiliśmy fajne rzeczy, jesteśmy przyjaciółmi, a tu nagle cios, marzena ma takie powiedzenie: pamiętaj, Bóg wie, Bóg zna prawdę, Bóg zna całą prawdę, wie, co się dzieje w naszym życiu, wie, co inni zrobili, jak inni odpowiadają na, na pewne rzeczy. Zdrada niestety jest częścią, częścią tego upadku grzesznego człowieka Adama i Ewy, bo wiemy, że to po raz pierwszy Adam i Ewa zdradzili Boga. Bóg przechadzał się z Adamem i z Ewą. On chciał mieć z nimi relację, on chciał być ich nie tylko Bogiem, ale ojcem. Oni wybrali go zdradzić, wybrali zgrzeszyć przeciwko niemu. No i teraz Mamy konsekwencje tego wszystkiego, co się dzieje naokoło nas. Także, um, co się ostatniego wydarzyło u nas w Kalgary? No, mieliśmy niesamowity przywilej, ja i żona, ochrzcić maję w niedzielę. Byliśmy na nabożeństwie. No, oczywiście ryzykowałem następnym aresztowaniem, ale doszliśmy do wniosku, że chrzest naszej córki w jej urodziny jest na tyle ważny, że jeżeli będę aresztowany, no to trudno, warto było, że tak powiem. Wyszliśmy na ulicy, było bardzo fajnie. Oczywiście nakarmionych, nakarmionych zostało mnóstwo mnóstwo ludzi. Była muzyka, tak jak zawsze, zawsze to robimy. Kościół uliczny wygląda w ten sposób, że Przyjeżdżamy godzinę wcześniej, rozkładamy stoły, przychodzi muzyka, piosenkarz, który uwielbia Boga. Przychodzą wolontariusze, którzy rozstawiają grille, rozstawiają jedzenie, kroją chleb, jak trzeba pokroić przygotowują różnego rodzaju słodkości. I no, i zaczyna się nabożeństwo przeważnie muzyką. Muzyka zaczyna grać, ludzie się rozstawiają, kolejka zaczyna się tworzyć. No i później jest kazanie. Kazanie przeważnie zależy od dnia, zależy kto. To jest od 15 do pół godziny. To jest takie mini kazanie i świadectwa. Świadectwa pokazujące ludziom, że można wyjść. No to są kurczaczki, które moja żona obraca tutaj. Nie. Czyli, <grywa> czyli każdy, kto przychodzi na ulicy, może po prostu podejść i nakarmić go. Nieważne, tak, kto, nie, kto nie pytamy się, absolutnie nie ma znaczenia, kto. Nie ma znaczenia, jak biedny czy jak bogaty. Czy z jakiej religii, czy jakiego, jakiej orientacji seksualnej, ktokolwiek stanie w kolejce, ja zawsze nazywam te stoły Bożymi Stołami, to są stoły Pańskie, na których są rzeczy, które On przygotował dla człowieka. Każdego człowieka, dlatego że Jezus Chrystus umarł za każdego. To nie znaczy, że On zapłacił za nasz grzech i teraz możesz iść i robić, co Ci się podoba. To znaczy, że dostałeś łaskę, On zapłacił za Twój grzech. I tak jakby zapraszał Ciebie do tego, abyś biesiadował razem z Nim, zaprasza Cię do tego stołu. Stoły u nas zawsze symbolizowały, przynajmniej w moim sercu, tą Bożą łaskę, że Bóg kocha każdego, że Bóg, Bóg pragnie, aby każdy do Niego przyszedł, ale jeżeli wybierzesz nie przyjść, no to nie otrzymasz tego daru czy to daru zbawienia, bo jest z łaski za darmo, czy to daru tego, co jest przygotowane tutaj na stołach, tego grilla, kurczaka, czy cokolwiek cokolwiek nie mamy w dany dzień. Pojechaliśmy w niedzielę po nabożeństwie na rzekę, bo kościół uliczny od kilkunastu lat jest w tej chwili naprzeciw Urzędu Miasta Kalgary, także naprzeciwko, ja pokazałem przez chwilę w tym filmiku ten budynek, to jest uh, urząd miasta Kalgary. Uh, Tam tak. urzędują radni i, i prezydent miasta, uh, który jest muzułmaninem, więc uh, to tak jak w tym psalmie 23, że Bóg przygotowuje stoły dla nas na oczach naszych wrogów. Dokładnie kościół uliczny to jest psalm 23, uh, że Artur, ja miałem kilka e-maili takich, zapomniałem ci powiedzieć przedtem, które atakowały właściwie ciebie, że ty jesteś taki ortodoksyjny i właśnie nienawidzisz muzułmanów, nienawidzisz tych wszystkich z LGBT community. A to jest nieprawda, to jest nieprawda, ty walczysz o wolność wszystkich. Ty walczysz o wolność wszystkich, ty nakarmisz wszystkich. a To, że załóżmy jakaś grupa społeczna chce wywrzeć polityczny wpływ na nasze społeczeństwo i zrobić to w taki nieprzyjemny i bardzo agresywny sposób, to już jest inna kwestia, ale Ty jako, jako człowiek, jako pastor walczysz o wolność wszystkich. Tak, tak po, powiedz to, dla, bo, bo większość ludzi tego nie rozumie. Dokładnie, no to jest to samo, co jest ze zbawieniem. Kiedy byliśmy Bożymi Wrogami, Biblia mówi, Jezus za nas umarł, czyli my byliśmy Jego wrogami, a pomimo to, że byliśmy Jego wrogami, On oddał za nas życie i daje to życie każdemu, który chce je przyjąć. Dar sam w sobie może być zaoferowany. To, że ja stawiam grille i stoły na ulicy, to jest jedna część. Ta oferta jest dla każdego, ale ten człowiek musi ukorzyć się na tyle, aby stanąć w kolejce, wyciągnąć swoje dłonie i otrzymać to, co jest mu oferowane. I tak właśnie wygląda zbawienie. Jeżeli chodzi o homoseksualizm, transgender, muzułmaństwo, ateizm i tak dalej, Bóg wysyła takich ludzi jak ja i innych, kaznodziei chrześcijan, którzy wychodzą do tych ludzi z taką prezentacją. To jest, co mówi Bóg. Jeżeli ugniesz swoje kolana, jeżeli przyjmiesz Jego prawo, jeżeli przyjmiesz Jego przykazanie, to On w zamian oferuje Ci wolność, oferuje Ci, yy, oferuje ci życie poza tym życiem, czyli, czyli raj, który stworzył dla każdego, który Go kocha i który chce z Nim żyć. Jego prawo... On jest twórcą, nie ty i nie ja. On stworzył ten świat w taki sposób, że jest nie tylko prawo fizyczne, ale jest również i prawo duchowe. I możemy się z tym nie zgadzać, możemy mu tam potrząsać pięściami i mówić, a dlaczego tak zrobiłeś? A ja się z tym nie zgadzam. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. On stworzył to, on jest tym architektem, który zorganizował to w taki sposób, i albo. Grasz według jego zasad albo nie. To jest twój wybór, zostawił nam wybór. Homoseksualiści nie chcą grać według zasad, zasad bożych, robią grze, który jest nie tylko przeciwko Bogu, ale jest również i przeciwko ich własnemu ciału. Czyli innymi słowy, to jak Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, oni wychodzą z tego i robią się dewiacje i różnego rodzaju zboczenia. Bóg wyraźnie. Mówi w swoim słowie, że to jest złe i żeby tego nie robić. I naszą rolą, jako Kościół, jest mówić prawdę, przedstawiać tą prawdę, ale zostawiać na koniec ten wybór temu drugiemu człowiekowi. Więc ustawiając stoły, ustawiając ten cały shop, jak to media zawsze nazywały, ten cały sklepik, oni tak to nazywali, bo nie przechodziło im przez gardło, żeby powiedzieć, że to jest Kościół dla ludzi biednych, a jest to kościół, dlatego nazwaliśmy go kościołem ulicznym, dlatego że to jest kościół dla ludzi, którzy z różnych powodów nie chcą pójść do kościoła lub nie mogą pójść do normalnego budynku lub normalny, ludzie w normalnym budynku nie chcą bezdomnych, dlatego że nieładnie pachną, czy nieładnie wyglądają, czy nieładnie się zachowują. Więc kościół uliczny to jest takie miejsce, w którym każdy może przyjść tak jak stoi, tak jak jest, mało tego, że może posłuchać kazania, może posłuchać muzyki, śpiewu, uwielbienia, również zostanie nakarmiony. No dlatego, że jest taka potrzeba, że jest człowiek głodny, i za jednym zamachem możesz pokazać namacalnie, fizycznie tą Bożą miłość. Bo <coughs> czym jest miłość? Ja mogę mówić kocham, 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 ale prawda jest taka, że miłość musi się w jakiś sposób manifestować fizycznie. Nie możesz powiedzieć zależy mi, ale nie. Robiąc nic w tym kierunku, no to jest absurd. I Jezus, Bóg w Słowie Bożym powiedział to wyraźnie, że pokaż mi wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę moją z uczynkami. To nie znaczy, że jesteśmy zbawieni przez uczynki, ale jesteśmy zbawieni, aby czynić dobro, aby nieść nadzieję, nie tylko duchową nadzieję, ale również i fizyczną. Kiedy taki człowiek przychodzi do kościoła ulicznego, on przychodzi jest złamany, pobity. I my, naszą rolą, jako, jako dzieci Boga Żywego, którzy też kiedyś byli złamani, kiedy, kiedyś też byli pobici, jest przekazać tę informację temu człowiekowi, że jest nadzieja. No bo o to chodzi. Człowiek bez nadziei to jest taki walking zombie, tak? Praktycznie martwy człowiek, który jeszcze nie wie, że, że nie żyje, ale już nie żyje. I to jest rolą. Kosiało licznego. Kiedy staje na przykład facet przebrany za kobietę, bo też tacy się zdarzają dosyć regularnie, to żaden z nas nie atakuje go. Ty, facet, coś zgłupiał, przebrałeś się za kobietę? Nie, ta osoba stoi sobie w kolejce, jest grzeczna, nie przeszkadza nikomu, nikogo nie bije, nikogo nie wyklina. On stanął w pokorze, aby otrzymać to jedzenie, które. Potrzebuje, jest głodny, głodnego trzeba nakarmić. Ale za jednym zamachem, kiedy on sobie stoi przez tą 40 minut, godzinę, bo tak, tak staramy się, żeby to wyglądało, żeby ci ludzie byli w tym miejscu przez jakiś okres czasu, żeby mogli usłyszeć tą prawdę, bo w Biblii jest napisane, że prawda cię wyswobodzi, to jest szansa, żeby usłyszał tą prawdę i zmienił swoje życie. Jeżeli odrzuci to, to jest jego wybór. Bóg pozostawił i tobie, i mi, i każdej innej osobie ten wybór, aby powiedzieć Bogu tak, albo aby powiedzieć Bogu nie. I to jest esencja całego, całego systemu, jak działa Kościół uliczny. Jeżeli przychodzi muzułmanin, a mamy takich sporo, no, skąd to wiem? No, bo zawsze się pytają, czy tam jest świnina. <laughs> Muzułmanie nie jedzą. Świniny i zawsze się zadają te pytanie. No i my mamy różnego rodzaju jedzenie, także czasami mamy świniny, czasami nie. W zależności od tego, co otrzymaliśmy, co nam darczyńcy dali, bo pamiętasz, że Kościół Uliczny działa tylko i wyłącznie z datków ludzi prywatnych. Nie dostajemy ani centa z rządu, wbrew no jest odwrotnie. To, są, to rządy nas atakują za to, co robimy, no bo staliśmy się niewygodni, niewygodni politycznie, również niewygodni, dlatego że nie żebrzemy od rządu pieniędzy, nie wchodzimy w koligację z rządem, czyli tak, prawdę mówiąc, jesteśmy poza systemem, którego nie mogą kontrolować. I to jest największy problem rządów. Oni chcą kontrolować wszystko, chcą kontrolować jak i kiedy kto i w jaki sposób. A my w królestwie Bożym jesteśmy kontrolowani, ale tylko i wyłącznie przez Boga, nie człowieka. W słowie Bożym jest napisane: przeklęty jest człowiek, który ufa drugiemu człowiekowi. Dlaczego jest takie słowo? Dlatego, że człowiek jest ułomny. Człowiek jest grzeszny, człowiek ma prywatne jakieś tam ambicje, człowiek chce po swojemu i wiadomo, że wchodzi w to korupcja, nie? <laughs> Więc my będąc poza systemem kontrolowanym przez rząd tak, automatycznie z biegu stajemy się niewygodni, niemile widziani, no i prześladowani. No, jak pamiętacie, ja mam około 300 mandatów, 100 spraw sądowych, kilkanaście aresztowań i to było przed COVID-em. Teraz, oczywiście, ta cała sprawa jest, jest kontynuowana. To prześladowanie jest dalej kontynuowane. Teraz mają po prostu większy kij którym mogą nas po głowie lać. Także, wracając jeszcze do końca, wracając do homoseksualizmów i muzułmańców, prawda jest taka, że Bóg umarł również za, nie, za nich, kocha ich, ale jeżeli nie ugną swoich kolan pod Bożym prawem, nie pod moim prawem, bo ja jestem reprezentantem pewnego prawa, jak ambasador. Ambasador reprezentuje królestwo. On nie jest królem. On reprezentuje króla i w, w imieniu króla mówi. Nie tak jak pamiętacie z historii, kiedy wysłannicy króla wchodzili gdzieś, pukali i mówili: w imieniu króla otwórz. Tak? Jeżeli nie otworzyłeś, no to byłeś aresztowany i straciłeś głowę, no bo nie byłeś posłuszny królowi w danym kraju. I tak samo jest tutaj. Ambasador reprezentuje Boże Królestwo. Boże Królestwo ma pewne prawa. Pewne przykazania, i nie musisz się z nimi zgodzić. Homoseksualiści nie chcą się z, z tymi prawami zgodzić. No, to jest ich wybór. Moim wyborem jest głosić prawdę, kochać każdego bez względu na to, gdzie się on dzisiaj zna, znajduje, e, przekazywać to jedzenie, no bo jest głodny i pozostawić go jego własnemu wyborowi. I media i ludzie, o których mówisz, którzy atakują to. Oni wybierają wybiórczo część kazań. <coughs> słyszeli gdzieś w mediach, że Artur Pawłowski jest przeciwko homoseksualizmowi. I to jest prawda, bo tak mówi Słowo Boże. Słowo Boże jest przeciwko grzechowi każdemu grzechowi alkoholizmowi, czy narkotykom, czy mordowi, czy kradzieżom. Czy dewiacją mhm. seksualnym i tak dalej i tak dalej. To jest proste jak patyk nie, ale oni, żeby uderzyć, no szukają wszystkiego, szukają yy, tej mowy nienawiści. To nie jest mowa nienawiści, to jest po prostu niezgadzanie się z pewnymi wyborami, które ludzie podejmują. To jest jak prostytutka. Do czego masz, no masz pełne prawo, ale to nie znaczy, że ty nie walczysz o wolność wszystkich ludzi, walczysz o wolność wszystkich ludzi, swoimi działaniami. Dokładnie, dokładnie. Każdy ma prawo wyboru. No i o to tutaj wchodzi. Demokracja nie jest doskonałym systemem. Teokracja byłaby doskonałym systemem, bo wtedy by król był, czyli Bóg byłby tym, tą osobą, która by wprowadzała prawo. Mamy demokrację. Demokracja nie jest doskonała, ale w demokracji każdy, Powinien mieć przynajmniej wolność w dokonywaniu swoich własnych wyborów, za które są pewne konsekwencje. No, jeżeli jesteś prakty praktykującym homoseksualistą, no to prędzej czy później będziesz miał problemy. Będziesz miał problemy zdrowotne, będziesz miał problemy różnego rodzaju, ale to jest Twój wybór. Tak jak i palacz, który idzie do sklepu, kupuje paczkę papierosów, są konsekwencje pewnych wyborów. Możesz iść sobie kupić butelkę wódki. Twoje prawo, masz takie prawo. W demokracji możesz sobie iść i, i wydać swoje pieniądze w taki sposób. Możesz upić się na umór, to jest twoje prawo, ale wiemy, że prędzej czy później konsekwencje tego, tych czynów twoich dopadną. Cię pamiętam taką prostytutkę na ulicy, która strasznie była oburzona o tym, że mówiłem właśnie o, o, o miłości, ale o prawdziwej miłości. E, prawdziwa miłość wyzwala, nie zniewala. I ona zaczęła na mnie krzyczeć i mówić, że ona reprezentuje Bożą miłość, bo ona daje miłość mężczyznom. I to jest prawdziwa, czyli ona, innymi słowy, pracuje dla Boga. Wyobraźcie sobie, że ona sobie tak to wszystko ułożyła, że sypiając za pieniądze z różnymi mężczyznami, ona dawała, przekazywała Bożą miłość, dzieliła się tą miłością z innymi ludźmi i była strasznie oburzona że ja powiedziałem, że prostytutki nie wejdą do Królestwa Bożego, muszą się opamiętać, nawrócić. No i chciała mnie tam bić, rzucała się na mnie strasznie. I tak bardzo często ludzie reagują, kiedy weźmiesz palca i w, pomieszasz trochę w, w sercach ludzkich, e, nagle zaczyna wychodzić to, co naprawdę w nich siedzi. Jeżeli powiesz alkoholikowi, że jeżeli będzie kontynuował swoje picie, to nie tylko umrze. Ale wyląduje jej w piekle, bo jest napisane wyraźnie: alkoholicy nie wejdą do Królestwa Bożego. No i tak jest, bo mordujesz się sam, a wiemy, że jest napisane nie morduj. Mordujesz się sam, własnoręcznie pozbawiasz się życia, które dał ci Bóg jako dar, a takiego daru nie wolno wyrzucać, nie wolno mordować. Nie możesz mordować siebie, ale również i nie możesz mordować innych. A I kiedy zaczynasz mówić złodziejowi: Nie kradnij, no to rzucać się do gardła, no bo oczywiście jest, jest w jakiś sposób wewnętrznie poruszony. Kiedy powiesz człowiekowi o jego grzechu, no takim przykładem biblijnym jest Jan Chrzciciel, który powiedział publicznie do króla, że jest cudzołożnikiem, dlatego że król sypiał, wziął sobie za żonę, żonę swojego brata. No, wyobraź sobie, Bierze król sobie żonę swojego brata i myśli, że to jest wszystko w porządku. To nie jest w porządku. No i mąż Boży wywlekł to na zewnątrz i mówi: Hej, nie godzi ci się. Raz, że nie godzi ci się, bo jesteś Izraelitą, no i powinieneś znać prawo Boże, ale dwa, jeszcze reprezentujesz jakiś wyższy, wyższy pułap w hierarchii społeczeństwa i w ogóle nie powinieneś tego robić, no bo ludzie patrzą na ciebie, tak? No i za to jego żona zamordowała ją na Chrzciciela, jak pamiętacie, stracił głowę właśnie przez to, że włożył paluch i pomieszał w sercach tych wysokich rangą ludzi jak śmiał, tak? I tak samo re reagują ludzie dzisiaj. Jak śmiesz mówić mi o moim grzechu, Jak śmiesz, że Bóg jest miłością? Bóg by w życiu tak nie powiedział. E, sorry. A przeczytaj sobie słowo Boże i zobaczysz, że Bóg nie tylko mówi to dzisiaj, ale mówił to przez tysiące lat. Są pewne zasady, których nie wolno nam przekraczać, bo jeżeli je przekroczysz, to zapłacisz cenę. Kościół uliczny działa w ten sposób, że każdy otrzyma to, co potrzebuje. Jeżeli chodzi o jedzenie, nie musisz stać w kolejce, nikt cię do tego nie zmusza. Możesz wziąć jedzenie i sobie iść automatycznie, niektórzy ludzie to robią. Możesz również stać sobie w kolejce i włożyć sobie słuchawki i nie słuchać. Tego, co mówimy, jest totalna wolność, i to jest, to jest to, co chyba jest najpiękniejsze. Jedną z najpiękniejszych rzeczy w Królestwie Bożym jest to, że Bóg ci pozwala dokonywać swoje własne wybory. On nie wykręca ci rąk na, na, za każdym krokiem. Nie, chcesz iść i ginąć? Twoja sprawa. Chcesz otrzymać życie? Twoja sprawa. Ty wybierasz. Ja, tak jak mój brat otrzymał kiedyś, kiedy chciał popełnić samobójstwo Dawid. I miał nóż taki wielki, i chciał poderznąć sobie gardło. I miał ten nóż w ręku, i nagle nagle zobaczył dwie ręce i był w szoku, bo nie wiedział, co się dzieje. Właśnie chciał popełnić samobójstwo, a tutaj nagle widzi pewne rzeczy i zobaczył dwie dłonie. W jednej zobaczył życie, a w drugiej zobaczył wszystkie swoje grzechy, wszystko, co zrobił, te, 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 te plugawe rzeczy. I Bóg do niego przemówił i powiedział mu tak, wybieraj, tutaj jest życie, tutaj jest śmierć, ale wybór należy do ciebie. I on rzucił ten nóż z całej siły po schodach i, w, i rzucił się na tę rękę z życiem. No i teraz znacie historię Dawida, jeżeli nie, to weźcie sobie, obejrzyjcie, jego świadectwo jest, w polskim radiu było puszczane, życie warte 300 dolarów, zachęcam was, abyście sobie posłuchali tego, życie warte 300 dolarów i ja zrobiłem z nim, jak on dzieli się całym świadectwem, też Life Word 300 to jest po angielsku, świadectwo Dawida Pawłowskiego w języku angielskim także posłuchacie sobie, co on przez co przechodził 10 lat, w narkotykach gangi, napady no masakra, nie? totalna masakra, mój własny brat Um, ale Bóg pozostawia nam wybory. I ludzie najbardziej denerwują się tym, że jak śmiesz ty mówić mi, że moje wybory są złe. I o to w tym wszystkim chodzi. Oni nie znoszą tego. Oni chcą. Aklamacje, oni chcą poparcie, oni chcą od nas, od kościoła usłyszeć, że dobry chłopczyk, dobra dziewczynka, tak śmigasz się na lewo, na prawo, rozwalasz małżeństwa, niszczysz, chlejesz, ćpasz, ale jesteś dobry, bo Bóg cię kocha. Nie, tak to nie działa. Są konsekwencje naszych wyborów, jeżeli będziesz kontynuować robić zło, czy to zło przeciwko sobie, czy zło przeciwko innych. Dostaniesz za to zapłatę. Ja mam do ciebie później pytanie na ten temat. Tak przygotowałem, ale poruszyłeś sprawę kościoła ulicznego. Taka a propos, znalazłem ten moment, w którym pokazujesz ten ratusz, nie? w Calgary, mhm. to jest, zaraz to jest ten, to jest ten ratusz, a co oni tam robią, tak. oni robią jakąś renowację, namalowali ten ratusz, tak? Tyle kasy trzeba wydać było na, na, te tak. na te że to jest, oh my god no. tak, jest masakra i to robili to jest bardzo mały ratusz to tam parę miesięcy zajęłaby renowacja, robili ją chyba ze trzy lata, już skończyli, bo to jest filmik to jest filmik starszy jakiś, no i już jest to wszystko ściągnięte, ale wydali potworne, potworne pieniądze, bo jak system działa tutaj, no każdy chyba, który miał w ogóle cokolwiek do czynienia z polityką, wie, że jest pewien budżet, jest pewna kasa. Którą trzeba wydać na lewo na prawo, no bo masz swoich znajomych, masz swoje firmy, z którymi współpracujesz, łapówki i tak dalej. Jeżeli nie wydasz tego w tym roku, no to nie będziesz miał tej możliwości w przyszłym. Więc oni na lewo i na prawo rozwalają nasze, nasze fundusze. Ma, macie tak, też to... fryzjera, widzę tutaj. Tak, tak. tak. Mamy fryzje, fryzjero czasami. Mamy różnego rodzaju różnego rodzaju serwisy dla tych ludzi, w zależności od, od miesiąca, w zależności od tego, jak w tej chwili przez, przez te aresztowania, tak trochę chodzimy, na palcach, nie chcemy robić jakichś wielkich zadym Na razie testujemy wodę, patrzymy, co się będzie działo, czy będą nas zwijać, czy nie. No, ale. Ale jak na razie stoimy, no, stoimy i mieliśmy fantastyczny czas w niedzielę chrztów. Kilkanaście osób się ochrzciło, łącznie z moją, z moją córką. I były media, media były i reporter, który oglądał to, zrobił fantastyczny program. Możecie sobie obejrzeć go na Rebel. Ja go dałem na swojej stronie facebookowej. Ja teraz to znajdę. I no, był tak bardzo mocno poruszony, dlaczego to mówię, bo był tak wzruszony tym wszystkim, co oglądał, że dzisiaj chrzcimy go również. Reportera, bardzo znanego, który chce się ochrzcić dzisiaj w rzece i tam będzie jeszcze ileś osób, również się chciło. Także no, system jest bardzo prosty. Nie komplikujemy kościoła. Kościół powinien być. Uproszczany, znaczy, nie Ewangelia, oczywiście, nie Słowo Boże, tylko cały system. On nie jest skomplikowany. My w religii, żeśmy zrobili coś takiego ogólnie mówię historycznie, że taki zwykły człowiek w ogóle już się pogubił i nie ma pojęcia o co w tym wszystkim chodzi. Są księża czy pastorzy, którzy kontrolują. Niżej, niżej. A, a propos tutaj poczekaj, skoro już jesteś tutaj, mhm. to zaznaczę zaznaczę, co się teraz dzieje w Kanadzie, bo moje i brata aresztowania, to jest jedno, ale to się nie zatrzymuje. Ci źli ludzie się nie zatrzymują i to jest chyba naprawdę bardzo straszne. To jest, to jest gestapo. To jest mój przyjaciel, pastor. W e, prowincji obok. Ja ostatnio jakiś miesiąc temu razem z nim byłem. Winnipeg, na, tak? Tak, byłem na tyże się robił chyba transmisję tak, nawet. Tak, tak. tak, tak, tak. Z, nim, z nim, na jego zaproszenie tam byłem i em, za to otrzymaliśmy, jak pamiętasz, e, po mandacie, I, i ja później byłem aresztowany tutaj w Calgary, a jego szukają, on jest pierwszym pastorem przynajmniej w naszej znanej historii Kanady, który się ukrywa przed Gestapo. Wyobraź sobie w Kanadzie, to. demokratycznej Kanadzie, on się ukrywa. To jest RCMP. Kiedyś to była bardzo znana policja konna, która mhm. była bardzo respektowana na świecie. To oni w takich fajnych mundurach. To jest ci górs górska policja, tak? tak. Monten. Mountain, Nie, to Konna. To Pan. nie jest górska, tylko Konna. Monten, czyli na koniach. I zobaczcie jak oni robią, oni przyjechali do tego człowieka, pastora to jest jego dom, ja właśnie w jego domu byłem, aby go szukać, obchodzili naokoło jak widzieliście, przez okna patrzyli, szukali i jeszcze na dodatek zachowywali się jak gestapowcy, bo mu wysłali w tym samym czasie e, tekst do telefonu i mówią wyjrzyj przez okno. Wiesz, takie, takie za, taka zachęta, żeby on wyściupił swoją głowę, te, te, żeby zobaczyli, że jest. Wtedy by, te. wiesz, e, rozwalili drzwi i go... Te, ten to jest e, sanepid. Mhm. Sanepid, który monitoruje cały czas i ściga tego pastora, chcą go strasznie złapać e, i przejeżdżając, bo to nagranie jest od sąsiada i on jest w zwolnionym tempie, ten sanepidów wyciągnął palucha o, tego... tu, tu, tutaj, tak, pokazuję. Nie, no, to no. są hamskie istoty, nie? Chamskie... Są... I ludzie dziwią się, pamiętasz, ile razy muszę się bronić, mówiąc dlaczego ich nazywam Gestapowcami, komunistami? Bo ci ludzie się naprawdę zachowują jak Gestapo. Prawda jest, że nie mordują nas jeszcze. Zgodzę się, no, jeszcze nie są w 100%. Te taktyki nazistowskie czy komunistyczne. Bo w 1933 roku naziści jeszcze też nie mordowali. Nie? Dokładnie, dokładnie. To jest mój cały punkt, że powtarzamy historię, a ten pastor się jest pierwszym w historii ukrywającym się pastorem w tej chwili, ale ciekawostką jest, jaką on obrał taktykę. To nie jest tchórz, to jest naprawdę waleczny, waleczny człowiek, znam go od, od długiego czasu już. On ze mną był w różnego rodzaju niebezpiecznych miejscach, stawał, i, I nie ma problemu, ale on obrał bardzo fajną taktykę, żeby przeprowadzić medialnie to na całym świecie, jakoś to pokazać, co się naprawdę w Kanadzie dzieje. On postanowił zrobić tak: jeżeli chcecie aresztować osobę duchowną, to zróbcie to w kościele za pulpitu. rozumiesz, za kazalnicy. Mhm. I on wysyła im wiadomości co niedzielę i środę. Oni mają spotkania dwa razy w tygodniu, plus prowadzą szkołę. Dla dzieci. I on wysyła im zaproszenie do kościoła. Chcecie mnie aresztować? Ja nie ukrywam się, jeżeli chodzi o aresztowanie. Ja chcę, że jeżeli macie mnie aresztować, to aresztujcie mnie w kościele. Jak gestapowcy, jak naziści, jak komuniści. Chcecie to zrobić? O tej i o tej porze. Ja będę w kościele. Możecie mnie przyjść. I ściągnąć z jeżeli, jeżeli macie takie rozkazy. A oni strasznie tego nie chcą. Po moim aresztowaniu, które obiegło cały świat na środku ulicy, oni chcą za wszelką cenę uniknąć takiego skandalu. Tak, tak. No bo to, to praktycznie. E, o, w, cały świat się z nich śmieje. E, ten normalny świat. To co, tak, to, tak. To, to co oni to co oni robią, to jest nie tylko. Um, wbrew e, normalnym prawom, bo te prawa, które oni sobie wprowadzili, to nie są normalne, to są sztuczne prawa, wymysł jakiegoś tam e, jednego e, do, wodza e, partii jakiejś, tam w Kanadzie czy gdzieś. E, I to nie są prawa, które są konstytucyjne, które należy przestrzegać. To jest wymysł. Po prostu, który jest tymczasowy. No i ludzie muszą cierpieć. A ten, ten pastor ma na imię e, Pastor Tobias, Tobias Thyssen. Tobias, Tobias, Tobias Thyssen. A ciekawostką jest tego człowieka, że jego rodzice, oni są z Niemiec w ogóle. Oni są z Niemiec. Oni tych dwóch chłopców wychowało się w Niemczech i rodzice byli prześladowani w Niemczech. Dlaczego oni w ogóle przylecieli do, do Kanady? Bo w Niemczech oni chcieli uczyć swoje dzieci w domu, czyli taki homeschooling, ale prawo niemieckie nie pozwalało na to i oni ciągle prawnie walczyli z systemem. Dlaczego oni chcieli dać dzieci do normalnej szkoły? No bo dewiacje seksualne były uczone, no różnego rodzaju rzeczy. W szkołach publicznych i oni się z tym nie zgadzali. To są chrześcijanie, nie chcieli, aby dzieci były uczone jak mieć seks w wieku siedmiu lat, czy jak zakładać kondom w wieku ośmiu lat, tak? A tego uczą, przynajmniej tutaj w Kanadzie już od siódmego roku życia te dzieciaki. I oni nie zgadzali się z tym, więc uczyli dzieci w domu. Za to rząd ich prześladował i zabrał im prawa rodzicielskie do tych dwóch synów, czyli. Tobias i jego brat, rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich nie dlatego, że byli złymi rodzicami i dzieci były zaniedbane, nie, dlatego, że walczyli z systemem, żeby uczyć te dzieci sami. I niech te testy później zdają, nie? Normalne, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie w tej chwili, że można uczyć dzieci, dzieci w domu. Um, za to przez dwa lata ojciec mógł odwiedzać ich tylko. Co dwa tygodnie, dlatego że bali się, że znajdą te dzieci. Mama musiała się wyprowadzić. Ojciec był w innym mieście, bo rząd chciał im ukraść te dzieci po prostu i wrzucić do tego splugowianego, zboczonego systemu publicznej edukacji. Więc oni mieli tego tak wszystkiego dosyć, tego prześladowania, że uciekli, uciekli gdzie? Spod deszczu to pod, to, pod, rynę. pod rynę, tak. Uciekli Ale do Kanady. Wtedy jeszcze tego nie wiedzieli. Nie? No, nie wiedzieli tak jak i ja. Ja dlaczego wyemigrowałem do Kanady? Nie dla pieniędzy. Tak jak już opowiadałem, ja miałem bardzo dobre życie w, w Grecji, to było moje Eldorado. Ja w ogóle nie potrzebowałem wyemigrować do, do Kanady, a, ale przeleciliśmy tutaj za wolnością, żeby żyć w normalnym kraju, w który, którym chcesz pracować długo. Siedem dni w tygodniu to, to, to możesz. Chcesz dzień i noc, twoja sprawa. Chcesz coś osiągnąć, wolność tomków w swoim domku, tak? A, a co się dzieje teraz? Ludzie, którzy wyemigrowali, uciekli z spod jarzma jakiego, jakiejś trani, muszą teraz walczyć o, o, o wolność. Nie tylko słowa, już w tej chwili, ale fizyczną. On się ukrywa, bo chce zrobić. Medialny punkt, że jeżeli już przychodzicie po kaznodzieje, to zróbcie to jak prawdziwi gestapowcy. Zróbcie to w kościele, ściągnijcie mnie i on im wysyła za każdym razem, dwa razy w tygodniu, on już się ukrywa przez kilka tygodni i mówi: Hej, w tym i w tym momencie o tej porze będę, ja nie ukrywam się przed wami, ja chcę, żebyście mnie aresztowali, jeżeli już musicie w kościele. No i policja robi wszystko w swojej mocy żeby go nie aresztować w kościele, tylko żeby go gdzieś dopaść na ulicy. Tak jak Dąb... ciebie, tak jak ciebie. Tak, ale wiesz, jakie stepulacje zrobili? Oni mu powiedzieli tak, zadzwonili do niego i powiedzieli mu, to jeszcze na początku było, bo teraz on już w ogóle nie używa telefonu, no bo go namierzają nie, cały czas, normalnie jak, jak terrorystę. Tu mówimy teraz o, o systemie, który ściga kaznodzieje, jak terrorystę, robią blokady uliczne, oszukują. Na przykład jedziesz samochodem i niby policjant cię zatrzymuje, żeby sprawdzić, czy masz prawo jazdy, hmm. i, a tak naprawdę patrzą w samochodzie z tyłu, czy ten pastor gdzieś się tam na podłodze nie ukrywa. Rozumiesz, jakie cerki się dzieją? Nie, no to. I to, to jest już prześladowanie. To jest, to jest totalne prześladowanie. prześladowanie. Totalne prześladowanie chrześcijan. Oczywiście imamom tego nie robią. Do tej pory nie ma ani jednego imama, który by dostał mandat. Za, zapomnij o aresztowaniu. Hmm. Nawet nie ma jednego muzułmanina, który otrzymał mandat do tej pory. Ale jest tysiące już w tej chwili chrześcijan i już wielu pastorów. To jest jedno, to jest Tobias Thyssen. A w Kalgary co się dzieje. Wczoraj mieliśmy nabożeństwo, ja usługiwałem i były media. Media zrobiły mi zdjęcie i z nagłówkiem, żeby aresztować mnie z powrotem, żeby że Artur Pawłowski złamał sądowy nakaz mm. i zrobił nabożeństwo. Czyli jest cały czas medialno-polityczna nagonka na to, żebyśmy nie mogli robić nabożeństw. Na drugi pastor które również był aresztowany po mnie i po Dawidzie, jakiś tydzień później, aresztowany był następny pastor, przed swoimi dziećmi i przed swoją żoną po wyjściu z kościoła, został aresztowany. Później został dwa dni później wypuszczony i uniewinniony, po czym znowuż mu dano sądowy nakaz, że zabraniają mu robić nabożeństw. On to łamie. I wyobraź sobie, że wczoraj, wczoraj, przyszedł do kościoła i zastał zmienione zamki w swoim kościele. Nie ma już dostępu, czyli rząd, Sanepi skonfiskował mu jego budynek prywatny. Rozumiesz to? To tak jak mówiłem, no, marksistowsko-leninowsko, socjalistyczno-hitlerowsko i jak faszystowskie siły po prostu weszły w nasz świat tak po cichu, przedtem powoli się skradały, a w tej chwili no, niszczą nas z każdej strony, jaką tylko się da. No, a następna rzecz, bo ty nie śledzisz na pewno, co się dzieje tutaj w, w Albercie, ale następna hipokryzja tego wszystkiego to jest to, że premier, pamiętasz ten sam premier, który kiedy my siedzieliśmy z, z bratem w więzieniu, on powiedział, on powiedział, że, powiedział że was dorwie. No. Awel crush Pawlowski, z ja zgniotę Pawłowskich. Nie? I po tym jego wystąpieniu podpalono mi dom, później mm -hmm. był atak na mnie w sklepie z córką. To ten sam premier, wyobraź sobie, ten sam człowiek, ten sam człowiek, łamie te wszystkie swoje obostrzenia i robi sobie party z whisky, z winem w takim tak. prywatnej restauracji rządowej, którą sobie zbudowali prywatnie dla króli, który nazywa się Sky Palace, czyli pałac, niebiański pałac, mhm. czy pałac w niebie który został zbudowany przez premiera poprzedniego konserwatywnego tam ileś lat wcześniej za który ona wyleciała ze swojej pracy musiała złożyć rezygnację o dokładnie i zobacz mamy tutaj prawo w tej chwili ich prawo, okay. te obostrzenia, które oni zrobili mówi tak że nie wolno ci się spotkać więcej niż dwie osoby chyba Coś takiego. A oni mają tak, trzy plus dwie to już jest pięć przy jednym stoliku, to już jest nielegalne, według nich to jest nielegalne. A jak zobaczysz następne zdjęcie, bo to jest tylko jedno, tam mm. powinno być jeszcze jedno zdjęcie, gdzie on jest jeszcze dodatkowo, chyba trzy osoby, czyli cały stolik, masz ludzi, którzy zrobili piekło na ziemi dla nas. Aresztują pastorów za złamanie tak zwanych restrykcji, a sami mają to głęboko gdzieś, robią, jak im się podoba, co im się podoba. Ich restrykcje nie obowiązują. Bez masek ich widzisz. Kelnerzy, bo to następne zdjęcie kelnerzy są bez masek. No um, tutaj mam jakieś, znalazłem następne. Ale... Tak, tu masz, zobacz. Dwóch kelnerów bez masek, następnych ileś ludzi siedzi sobie, ma fajny czas. Ja jestem za tym. To jest premier premier, Al, tutaj jest premier Alberty, Jason Kenny? i ale słuchaj tego, siedzi sobie, łamiąc wszystkie te restrykcje, z ministrem służby zdrowia. No, tu, tu mamy to samo Artur, to samo, to samo. Ten sam minister, który wydał nakaz aresztowania. Ro rozumiesz? rozumiesz, co się dzieje? Jeżeli ludzie tego nie widzą, sorry, ale jesteście strasznie, strasznie głupi. Już nie, nie ma innych słów, jakich można byłoby użyć. Jeżeli po 15 miesiącach nie widzicie, co się tak naprawdę dzieje i nie macie zamiaru zrobić nic, szczególnie pastorzy i, i kaznodzieje, i księża, i biskupi. Jeżeli nic nie macie z tym zrobić, to wy jesteście problemem. Nie ci źli ludzie. Ci ludzie robią zło, bo nic innego nie potrafią robić. Ciemność przyprowadza ciemność. Ale jeżeli światłość jest tak głupia i niezainteresowana, aby świecić, i tchórzliwa, aby świecić, to Wy jesteście problemem, nie ci ludzie. Wy, ja mam pretensje do Was, do pastorów, do księży, do biskupów. Gdzie jesteście? Dlaczego nie walczycie z tą korupcją? Dlaczego zwinęliście ogony i się pochowaliście jak szczury do nor? Jest to dla mnie niepojęte, dlatego że wy się schowaliście. Nam jest tak strasznie ciężko, bo gdyby dwa tysiące, trzy tysiące kaznodziei w Kalgary podniosło głowę, stanęło na wysokości zadania i powiedzieli: koniec, koniec tej szarady, koniec tego kłamstwa, już wam nie pozwalamy. To co? Co by zrobili? Nic by nie zrobili. Ale ponieważ jest, jest nas garstka kilku pastorów, trzech pastorów w Kalgary tylko, na tysiące które staje. Dlatego jest nam tak strasznie ciężko, dlatego jesteśmy bombardowani cały czas, cały czas, bo tchórze nie chcą stanąć do walki. Po prostu jest to, jest to tak przykre i masz, masz korupcję na najwyższych szczeblach, masz tchórzostwo na najwyższych szczeblach kościelnych i masz ludzi, chrześcijan, którzy są pobici, nie wiedzą co robić, bo nie mają przywódców, nie mają liderów którzy mogliby ich do tego boju poprowadzić no i no to tyle co się dzieje w Kalgary dzisiaj idę na ulicę, módlcie się bo nie wiem jak to się skończy mam nadzieję, że zostawią mnie w spokoju że z jakiejś Bożej łaski Bóg zabronił im dotykania się nas i będziemy mogli przeżyć następny dzień rewolucja trwa dalej Solidarność trwa dalej Ameryka się podnosi, to jest niesamowite. Coraz więcej ludzi w Ameryce się podnosi. Nie wiem, czy słyszeliście o listach Fauci'ego. Fauci, Fauci o, to tak, jest tak, główny tak. lekarz, tak zwany lekarz, bo to żaden lekarz jest dla mnie. To jest, to jest Mengele, doktor Mengele, jak pamiętacie z czasów Auschwitz, czyli oświęcim Bryżezinka. Morderca, to jest zwykły morderca, który powinien zostać skazany na karę śmierci za to, co, co on robi. I co zrobił? Wy, wy, wypłynęły te listy, o których on informuje, że to wszystko, no, sparafrazuje, jest to wielka ściema i, i te wszystkie rzeczy nie działają, maski nie działają, fizyczne, ten, ten dystans nie działa, że to wszystko jest pic na wodę, fotomontaż. I zastanawia mnie to, że no dobra, wylazło wylezł, to. Dlaczego on nie jest aresztowany? On powinien być automatycznie z buta aresztowany i skazany za zdradę stanu i za, za mord y, tysięcy ludzi. Jest, jest to niepojęte, co się teraz dzieje. Staciowie robią, co chcą, politycy robią, co chcą, tak zwani lekarze robią, co chcą, a ludzie umierają. To samo powinno dotyczyć Hillary Clinton. No widzisz, mamy. mamy powinniśmy być Tacy sami według prawa, ale mamy w tej chwili widać to wyraźnie w zachodnim świecie dwa systemy prawa. Jeden dla tych uprzywilejowanych, a drugi dla, dla nas. A dlatego ludzie musicie zdać sobie z tego sprawę, że tak nie powinno być. Że to jest źle, że trzeba, że trzeba to zmienić. I nie możemy, nie możemy stać sobie, właśnie tak jak mówisz Arturze, i pozwolić, żeby tchórze no zawładnęli nami, bo nierobienie, nieaktywność doprowadza do tego, że no, wpadamy w takie, w takie pułapki i ci, te drapieżniki na górze m, wykorzystują to A, tak. bezlitośnie, ale e, mówiłeś, mówiłeś to Tak, Poczekaj, no to taka myśl mi przyszła teraz do głowy to tak jakbyś chciał e, usiąść sobie do debaty z bandą hien i Poprosić ich, żeby byli miłosierni i zostawili cię w spokoju. Ci ludzie, <gry> ja, jak, i, jak ich tak. pogłaszczemy, to nas nie ugryzą. Tak, no, to... Jak będziemy dla nich dobrzy, to na pewno nas nie zjedzą. Prawda jest taka, że ci ludzie nie mają żadnych zasad, żadnych moralnych skrupów. To są bardzo, bardzo źli ludzie i oni, they are for the kill. Oni są, aby zabić. Oni ścigają cię w jednym tylko i wyłącznie celu, aby. Zniszczyć albo zjeść ciebie, tak bardziej obrazowo, i zabrać ci wszystko, co masz. Jeżeli nie będziesz walczyć, nie staniesz do boju, myśląc sobie, jak będę spokojny, jak będę tak under the radar, nie? Jak, jak, jak nie, będę latał po. To nie ci się nie y stanie to nikt mnie nie zobaczy, cichutko się prześlizgnę tu i tam, jak zamknę ten kościół i udam, że wszystko jest w porządku, to na pewno to wszystko przeminie i będzie już spokój i wróci do normy. Nie wróci do normy, dlatego że oni nie chcą normy. W Ameryce fajnie jest to powiedziane, the new norm. Też u was tak jest? Jest, tak, nie? w Stanach tak. nowa norma. A my mamy teraz nową normę. Nie, to nie jest nowa norma, to jest stara norma, prosto z, z książki Karola Marksa i Engelsa, to, co widzimy teraz, już było wcześniej. Oni tak jakby wzięli książkę i tylko wertowali sobie, okej, okay, to jest taki plan, tu musimy zrobić to i to i to i to działa, dlatego, że strach, strach jest największą metodą tyranów i oni, jeżeli uda im się zastraszyć społeczeństwo, zgnębić społeczeństwo, właśnie dlatego są te aresztowania, dlatego za, zablokowali kościoły, jeżeli uda im się zgnębić społeczeństwo i odseparować jednego od drugiego człowieka, no to ludzie się poddadzą. tutaj znalazłem, nie wiem, czy znalazłem, ale mówiłeś o chrzcie. Czy to jest na tej, na, u Ciebie tutaj, na tej stronie? Bo nie mogę tego znaleźć. Wiesz, so, wejdź, wejdź do góry, wejdź do góry mhm. i kliknij na ten, no, 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 niżej, niżej. Kliknij w niżej, 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 wejdź tutaj na to, na ten rebel. Nie, nie na to. Nie na to. Moment. Na rebel, na ten film o tym pastorze, to Baja się. Bo to jest strona rebel. Ten film jest Aha. na. na tu, rebel, tutaj na to. Wejdź na to i wejdź na ich stronę, rebel, No, Gdzie? na główną, i na filmiki i zobaczysz, Gdzie? no, niżej, niżej. Mm -hmm. O oh jest, masz tu, 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 po lewej. No, widzisz mnie z czerwoną czapką. Tak, tak, Niżej... to no, to widzę, tu, widzę okay. Dokładnie. Dokładnie. No, fantastyczny dzień, niesamowity reportaż, zrobili, aż moja żona się popłakała, bo naprawdę, naprawdę fajnie. A ktoś nam sprezentował. Takie czapki Get Out, widzisz? Mm -hmm. <laughs> przyniosła kobieta i mówi, że czapki dla nas Get Out. <laughs> Z tego filmu, który obejrzał <laughs> miliard ludzi. To jest moja córka Maja. No i były jej urodziny, i właśnie miałem przywilej, żeby ją, ją ochrzcić w ten dzień. I to był bardzo, bardzo fajny czas. No i ten reporter, który to nagrywał, właśnie ten chce się mm -hmm. dzisiaj ochrzcić. O. nie no to super super, e, słuchaj ja nigdy tego praktycznie nie robię um, ale widzę na czacie tutaj jedną osobę, która chyba jest trolem, ja go już kilka razy widziałem nazywa się Jan Kowalski e, no i zadaje tutaj takie ohydne troszeczkę pytania, podchwytliwe ale zarazem um, no nie na miejscu, e, na przykład e, może odpowiesz na to, bo no bo chyba trzeba na to odpowiedzieć a on coś takiego pisze, że o, o kościole ulicznym, że zwróćcie uwagę na to, czym jest Kościół Uliczny i że jaka gazeta, wiadomo jaka gazeta wyborcza popiera w Polsce Kościół Uliczny. C, czyli ma jakieś aluzje do tego, że e, ty jesteś po jakiejś tam lewackiej stronie, czy niemożliwe? Że... Taki... Nie, no to absurd. Wiadomo, jakiś bardzo niezrównoważony człowiek. E, chodzi o to, że ja, jak zacząłem przyjeżdżać do Polski. No to byłem pierwszym kaznodziejem, pastorem, który, któremu pozwolono w tamtych czasach głosić w polskiej telewizji. Miałem okazję głosić Ewangelię w polskiej, w polskiej telewizji, no, i w polskim radiu wielokrotnie, no i Gazeta Wyborcza i różne inne, chyba jest Rzeczpospolita. Ja nawet nawet nie pamiętam, jakie są gazety w Polsce, ale w Prawda jest taka, że w tym okresie byliśmy we wszystkich mediach, organizując marsze dla Jezusa, które były potężnymi wydarzeniami w tamtych czasach, największymi tego typu wydarzeniami, jeżeli chodzi o protestantyzm w tamtych czasach, no to media za nami chodziły. Ja miałem wywiady we wszystkich stacjach, we wszystkich mediach, gazetach. No i gazeta wyborcza wielokrotnie. Pisała, na przykład pisała o adwokacie ulicy, czyli reportażu, który był zrobiony w dokumentalnym filmie, który był zrobiony przez polskiego sławnego reżysera Wiśniewski Tomasz, który zrobił film dokumentalny pod tytułem Adwokat ulicy i gazeta wyborcza o tym pisała. Dlaczego lewackie gazety pisały wtedy, bo no, bo teraz. Już absolutnie nie chcą o tym pisać, na ten temat, bo chciały zaszkodzić czy uderzyć w Kościół katolicki. Więc wywyższając protestantyzm, do którego ja nie należę, bo ja nie jestem w żadnej denominacji, ani nie jestem w Kościele katolickim, ani nie jestem w Kościele protestanckim. Ja jestem reformatorem. Wyszedłem z tego. Potrzebna jest nowa reformacja na świecie. Jeden system i drugi jest skorumpowany w tej chwili. Jeden i drugi wyszedł poza ramy biblijne i głosi niestety bardzo często herezję o różne dogmaty, różne rzeczy, których nie znajdziesz w słowie Bożym. Więc ja postanowiłem być poza tym zorganizowanym systemem dlatego, że nie chcę być kontrolowany ani przez jednych, ani przez drugich. Ja chcę służyć Bogu i chcę to robić według Biblii. Więc Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita i inne pisały na nasz temat, bo myślę, domyślam się, nie było mi to powiedziane, ale tak analizując to z perspektywy czasu, chodziło im o to, żeby uderzyć w kościół katolicki. Mhm. Oczywiście naszą, naszym przesłaniem nie było uderzanie w, w żaden kościół. Ja to, co robię, to robię, aby jednoczyć chrześcijan pod szyldem, na który możemy się wszyscy zgodzić, czyli Jezus Chrystus. Marsz dla Jezusa. To nie jest marsz dla kościoła katolickiego, to nie jest marsz dla kościoła protestanckiego, baptystycznego, zielonoświątkowego itd., itd. tylko to jest marsz dla Jezusa. Kościoły uliczne również są organizacją, która zrzesza ludzi z różnych kościołów, łącznie z kościołem katolickim i kościołem protestanckim. Każdy, który kocha człowieka, każdy, który kocha Boga, jest mile widziany, aby przyjść i usłużyć biednym. Ja nie zadaję, nie mam jakiegoś, jakiegoś dokumentu, a proszę mi odpowiedzieć na 20 pytań kluczowych. Chcesz pomóc drugiemu człowiekowi? Przyjdź. Chcesz pokroić chleb? Chcesz nalać tą zupę dla ubogiego? Nie ma problemu. Jesteś mile widziany. Zachęcamy ludzi, aby przychodzili z różnych z różnych um, światopoglądów do nas, dlatego że to jest też niesamowita okazja, abyśmy mogli podzielić się prawdą z tymi ludźmi. Jeżeli chcesz przyjść i pomóc Bogiemu, to i za jednym zamachem usłyszysz też i prawdę, i Ewangelię. I tak to u nas, u nas działa. System jest bardzo prosty. Na koniec dnia chcemy, aby ludzie usłyszeli prawdę. Nie tylko ludzie biedni, ale też ludzie, którzy się tam znajdą z dla takiego celu, czy dla innego z tego powodu, czy z, in czy z innego. A, więc. A wy, to... Wytłumaczyłeś chyba dokładnie dla tych, którzy mieli jakieś e, zapytania w tym kierunku, ale Jan Kowalski idzie out. Ja nie wyrzucam praktycznie ludzi, ale muszę go wywalić, bo napisał coś takiego. A, ja przeczytam ci. Miałem te, to, tego nie czytać, ale ci przeczytam, no bo, um, bo to jest bez taktu. Po hamsku, i właściwie trzeba to napiętnować. Napisał coś takiego e, o twojej działalności. Nie? Farsa. Nie potrafią gotować, pichcić, przyrządzać posiłki, pasożyty na socjalu, tylko stać w kolejce, by nażrzeć się, i to jest wasze zbawienie, finansowane przez Jurusia z Szorosa. No to, to jest psy, jakiś psychol, nie? Ja, 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 go, ja go wywalam po prostu, bo to nie, nie, nie ma tutaj miejsca na niego. Nie? No, psychol, no, wie, so, z niektórymi ludźmi oni mają tylko jeden cel: narąbać i obsikać wszystko, co jest dobre. I takich ludzi było niestety wielu w historii i są dalej i będą dalej, no bo to są ludzie źli. Człowiek zły zawsze będzie starał się coś zniszczyć, co jest dobre. No to jest jego rola w życiu, aby niszczyć, tłamsić, um, rąbać, właśnie, gdzie tylko się się da. Ja to ich nazywam takie chihuahuas. Ciławeł to są takie pieski, dziwolągi, które jest bardzo ciężko nauczyć no, takich podstaw. Rąbią, sikają wszędzie, szczekają, no, po prostu są makabry, makabryczne psiaki. Chociaż ja bardzo lubię psy i pewnie bym lubił i te chihuahy, gdybym, gdybym musiał z nimi żyć, ale to są właśnie takie historycznie, powiedzmy, opinie mają takich rąbaczy na lewo, na prawo i, i psiaków, które nie potrafią niczego się nauczyć no i ten człowiek i jemu podobne właśnie mi się kojarzą z takimi ciuałas które tylko szczekają sami nic nie robią, bo gdybym miał okazję z tym człowiekiem porozmawiać i zadać mu pytanie, co ty robisz jak Ty karmisz bezdomnych? No może, może mnie coś nauczysz? Powiedz mi, jak Ty to robisz? Może masz lepszy sposób? W właśnie, a... właśnie. Ja zapomniałem znowu powiedzieć, że jeżeli chcecie z nami porozmawiać i zadać pytanie pastorowi, to możecie się oczywiście do nas podłączyć. Trzeba napisać e-mail a, do andyhoński.yahu.com. I ja Wam wyślę linki, możecie z nami porozmawiać. Właśnie, niech nam Jan Kowalski, niech do nas się połączy. Zobaczymy, czy będzie taki odważny, żeby powiedzieć to. O czym napisał, to są tak zwani Keyboard Warriors, nie? czyli w, 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 ci walczący przez keyboard. Oni mogą sobie, kiedy nie są widziani, napisać co tam chcą, ale tak naprawdę nie biorą za, te, za to odpowiedzialności. I, i, i to jest, to jest hamskie. No i niestety Jan Kowalski poszedł już out. Nie pojawi się więcej na moim kanale. Nie? Także, ja, no, jeżeli, ok. jeżeli chcecie, to możecie właśnie napisać mi e-mail, bo jeszcze masz trochę czasu, jeszcze możemy trochę pozostać, tak? Tak, tak. tak. Um... To jest bardzo przykre, że, że ludzie, no jaki przede wszystkim raz, że jakim prawem on oskarża drugiego człowieka bez żadnych dowodów. Jeżeli masz człowieku dowody na to, że pracuje dla Sorosa i dostaje pieniądze od od tego strasznego, zdemonizowanego człowieka, który morduje w tej chwili miliony ludzi na całym świecie, no to mi je prześlij, bardzo chętnie chciałbym je zobaczyć. Ale to są ludzie, jak powiedziałem, źli. Oni jedyne co, ich zadaniem w życiu jest niszczenie tego, co jest dobre, tłamszenie, oskarżanie, obrzygiwanie tego, co jest, co jest dobre, no bo to jest ich rola w życiu. Są bardzo, bardzo źli, źli ludzie i e, no przykre jest to, nie? No niestety takich jak ten Jan Kowalski jest wielu. Jest wielu, no i widzisz, to też jest taka czasami e, przywara ludzi, że e, szukają dziury w całym, zamiast budować, zamiast... E... Tworzyć pozytywne myśli, świat i, i, i dodawać tych pozytywnych energii, no to nie, starają się to wykręcić, zobaczyć te wszystkie negatywne elementy. To nie jest złe, jeżeli porównujemy coś, jeżeli coś budujemy, coś negatywnego może nam zaszkodzić, więc to odrzucamy, ale cały czas patrzenie na to, to jest taka niedobra przywara, która właśnie ciągnie nas w dół. Ja jestem zawsze takiego zdania, że wszystkie negatywne rzeczy trzeba zostawić. One same. Upadną, one same wykończą się, zdechną swoją własną, e, tam, tą złą energią. E, więc zostawiamy go. Ale wiesz co? Ja... co? Czekaj, jest takie fajne w Biblii. Jezus miał do czynienia z takimi Janami Kowalskimi i on fajnie ich nazwał, bo on uzdrawiał ludzi, ale uzdrawiał to, robił te uzdrowienia w sposób, którym im tym właśnie złym ludziom nie pasował. Czasami to robił w siabat, nie, im to nie pasowało czasami spędzał czas z ludźmi którzy według tej elity byli niefajni, źli tak? grzesznicy, dlatego go nazwali pijakiem, obżarciuchem przyjacielem grzeszników, no bo Jezus, wiadomo, że nie był obżarciuchem, nie był pijakiem i nie partycypował w grzechu tych ludzi, on po prostu do ludzi przyszedł, do ludzi ułamnych i on fajnie powiedział, że Chory potrzebuje lekarza, niezdrowy. No i taka jest, taka jest prawda. Ale on fajnie nazwał tych ludzi, tych Janów Kowalskich, nazwał ich tak, że jesteście jak wasz ojciec Belzebub, diabeł. On był ojcem kłamstwa, on jest ojcem kłamstwa i wy jesteście jego dziećmi. I dokładnie, dokładnie ci ludzie naśladują swojego ojca. Nie ma w nich prawdy, nie ma w nich miłości, nie ma w nich dobra, i oni. Patrząc na dobro, nienawidzą to dobro tak strasznie, że chcą zamordować Jezusa Chrystusa, usunąć go, ale za co? Za to, że uzdrowił człowieka, za to, że czynił dobro. I ten Kowalski i jemu podobni patrzą na to, że bezinteresownie, bez wsparcia rządu czy organizacji, po prostu jako wolontariusze, ludzie wychodzą na ulicę, karmią bezdomnych dają miłość, nie biorąc za to nic, po prostu, dlatego, że Bóg powiedział idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I ich to tak mocno, tak im to mocno przeszkadza duchowo, że jedyne, co mogą zrobić, to oskarżać, wymiotować na to i no, ich, ojce, ich ojcem jest, jest diabeł. No. Co, co można oczekiwać od, od syna szatana, tak? Tu mój, mój przyjaciel e, Piotrek przysłał e, tekst, że w tej chwili w Kanadzie podano, że jest 5 tysięcy kary w Ottawie za niekwarantowanie w, w, w Kanadzie. Czyli u nas, u nas na przykład wszystko jest zniesione. W New Jersey od tamtego tygodnia nie ma masek, można sobie wszędzie chodzić praktycznie, no ale widzę, że u was nadal trzymają, e, trzymają za, i coś. nie puszczają. Nie puszczają. My mamy też więzienia, nie wiem, czy wiesz, że po powrocie, ja nie wiem, jaka będzie zadyma, jak ja będę wracał, ale jest taka, nazywamy to tutaj więzienie, przymusowe więzienie. Jak wracasz do Kanady z jakiegoś innego kraju, to masz przymusowe trzy dni więzienia. Zabierają cię samochodem, przymusowo i biorą cię do hotelu, który jest zareglowany, zamknięty i nie masz prawa wyjść. Musisz siedzieć w pokoju, dostajesz ich jedzenie i. Słuchajcie, musisz za to zapłacić tysiące dolarów. Ty musisz zapłacić za to przymusowe więzienie, trzydniowe, a, a parodia tego całego systemu jest taka, że jeżeli masz test zrobiony i jesteś negatywny, czyli zrobiłeś test, bo nie możesz latać teraz bez testów, musisz zrobić test, masz negatywny i tak, mimo że masz negatywny test, musisz na trzy dni iść do więzienia i. Po wyjściu z tego więzienia, i tak musisz mieć kwarantannę w domu. A ciekawostką jest tego, że jak masz test pozytywny, to bardzo często wysyłają cię do domu na 14 dni i możesz siedzieć sobie w domu. Czyli zdrowych wysyłają do więzienia przymusowego, za których musisz zapłacić tysiące dolarów, a chorych prosto do, do domu. No i powiedz mi, gdzie jest tutaj logika. No, od, od początku nie ma tutaj żadnej e, logiki. E, to jest. E... Świat, który odwrócił się do góry nogami, szczególnie właśnie od, od marca poprzedniego roku, no i ale my teraz staramy się to wszystko, właśnie nawet takie nasze rozmowy, e, e, my to staramy się odkręcić, my to staramy się postawić na, na pewnej płaszczyźnie, na pewnej podstawie, na fundamencie, który, który e, daje nam normalność, nie? więc jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to ja już nie wiem, jak do, do takich ludzi dotrzeć. No A... zobacz, masz test, nie? Idziesz na samolot, musisz mieć test. Test masz nie... negatywny, bo inaczej cię nie wpuszczą na samolot. No to jesteś osobą zdrową, tak? Przetestowano. Lecisz przez te kilka godzin, wysiadasz i tak musisz iść do więzienia. Ale, ale, ale przepraszam, dlaczego, skoro jestem zdrowy? A... Te parodie jest trudno wytłumaczyć na zdrowy rozsądek, ale my wiemy dlaczego. To jest właśnie ta tyrania strachu, która jest prowadzona na najniższym poziomie, bo ci najwyżsi o to nie dbają. Jak pokazywaliśmy na, na tych zdjęciach, ci, ci u góry mają to gdzieś. To jest dla nas ta, te restrykcje, te wszystkie ograniczenia po to, żeby nas wprowadzić w taką właśnie epidemię strachu, tak naprawdę. To nie jest żadna epidemia e, e, świrusowa, tylko epidemia strachu. No i, i, i tak to leci. Ludzie, ludzie się temu poddają <grych> i mamy to, co mamy. Nas jest miliony, ich tylko tysiące. Jeżeli, byśmy, jeżeli tylko byśmy się postawili, nic nam nie zrobią. Tak jak, tak jak mówiliśmy na początku. Nie? Tak. Ale wiesz co, jak tak zaczęliśmy mówić już trochę właśnie um, filozoficznie i religijnie, to ja mam do Ciebie pytanie. Ja już zawsze miałem, ale nigdy nie było czasu, żeby je zadać. Um, posłuchaj, ta, może, może zacznę od tego, że zawsze mnie tak to irytowało. Bóg dał nam zbawienie tak naprawdę za darmo przez śmierć Jezusa. I, da, i tak niefortunnie to jest to, że dobrzy ludzie zawsze właśnie próbują zaangażować się. W różne działania, aby uzyskać zbawienie. Nie? Tam modlą się, robią dobre uczynki, ale zdarza się też, że grzeszą i myślą, że na przykład pod koniec życia nie zostaną zbawieni. A są tacy ludzie, którzy mówią, że Jezus zapłacił już cenę i grzeszą sobie, bo myślą, że jeśli przed śmiercią się sobie tam nawrócą, to wszystko będzie dobre, dobrze odpuszczone, wszystkie winy i, i pójdą do nieba. Ta mentalność powoduje, że wielu ludzi dobrych cierpi e, przez całe życie. I wydaje się, że, że no i nic im się nie udaje. Cały czas mają tam kłody pod nogami. Natomiast są drudzy, e, którzy grzeszą, mają wszystko, co chcą na ziemi. Jak się e, nawrócą przed śmiercią, to i tak zostaną zbawieni. To wydaje się takie niesprawiedliwe, ale no, jest bardzo popularne w przeświadczeniu wielu chrześcijan i to nie jest tak naprawdę tłumaczone ani w żadnych kościołach katolickich, protestanckich. To przechodzi się ponad to. Czy mógłbyś nam w jakiś sposób tak to wytłumaczyć? jak to jest tak naprawdę, że ci dobrzy ludzie dostają tak w dupę cały czas i, i, i boją się, że nie zostaną zbawieni, a ci tacy frywolni nie martwią się i, i jak się nawracają, mamy wiele filmów takich, kiedy tam człowiek nawraca się bardzo zły pod koniec życia na łożu śmierci no i dostaje rozgrzeszenie od księdza i tam wszystko jest okej okay, a moim zdaniem nie jest okej okay. No tak, to jest przypowieść o Winnicy. Był człowiek bogaty, który szukał pracowników, wyszedł i zatrudnił ich część rano za tą samą zapłatę. Później przyszedł w, tam kilka godzin później, zatrudnił następnych, przyszedł w południe, zatrudnił następnych i później, praktycznie godzinę przed końcem pracy, zatrudnił jeszcze kilku innych, i na koniec przyszło, do zapłaty, no i ci, którzy byli pierwsi, a umówili się, on umówił się ten właściciel z nimi o jednego denara, że dostaną zapłatę tam powiedzmy dniówki 100 dolarów i każdego, którego zatrudniał, powiedział mu: Chodź, mam jeszcze pracę do wykonania tutaj, i dostaniesz 100 dolarów. I tak od początku, od rana, kiedy zatrudnił tych pierwszych, do tych ostatnich, których zatrudnił na samym końcu, ale zapłata była zawsze taka sama. 100 dolarów, nie jeden denar. No i ci na początku, którzy byli zatrudnieni, myśleli sobie, no skoro myśmy pracowali cały dzień, no to na pewno dostaniemy więcej niż umowa była na początku, czyli my może dostaniemy z 200, a nie tylko te 100. No i okazało się, że kiedy ten właściciel dawał im te wypłaty, dał im dokładnie tyle, ile się umówili, czyli... Denar dla ciebie, denar dla ciebie i tych, którzy, których zatrudnił tam godzinę czy dwie przed końcem pracy, również im zapłacił tego jednego denara. Te 100 dolarów niech będzie. I nagle ci co rano byli zatrudnieni, oburzyli się i nazwali tego właściciela niesprawiedliwym. Ja mówię, dlaczego nazywacie mnie niesprawiedliwym? Przecież umówiliśmy się od początku, że dostaniecie taką zapłatę. Tak? Od początku powiedziałem wam i uzgodniliśmy obu wolnie, że dostaniecie 100 dolarów, więc dlaczego nazywacie mnie niesprawiedliwym, przecież to są moje pieniądze, mogę sobie je wydać jak mi się podoba i dać komu chcę i tak jest właśnie ze zbawieniem, zbawienie jest z łaski, nic nie jesteś w stanie zrobić, żeby otrzymać zbawienie nie możesz dodać do krzyża nie możesz dodać do krwi baranka nie możesz dodać do imienia, które jest ponad każde imię. To jest dar Boży, gdyby człowiek mógł dodać cokolwiek do zbawienia, dodać tych paru dolarów do tej, do, tej, do tej zapłaty, do tego donara, to Jezus nie musiałby umierać na krzyżu. Bóg sam nie musiałby zostawić swojego tronu, nie musiałby przyjść, nie musiał być zaszlachtowany, jak właśnie te, ta owieczka, która poszła na rzeź. Nie musiałby tego robić. Gdyby człowiek mógł w jakiś sposób pomóc Bogu w tym momencie, to Jezus, Bóg nie musiałby umierać na krzyżu. Wiemy, że dla człowieka grzesznego jest to niemożliwe, bo zapłata musiała, musiała być wykonana, jeżeli chodzi o owcę, która była bez skazy, czyli bez grzechu. Jezus musiał umrzeć za grzechy człowieka, bo on był bez grzechu, on był bez skazy. Bóg, człowiek, był bez skazy. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc zapłata dla każdego, który przyjdzie w zależności, bez zależności o w jakim momencie swojego życia przyjdzie, jest taka sama. Ale to nie jest koniec. To, że dostaniesz się do Królestwa Bożego, to jest jedno. To jest z łaski, Bóg to zrobił, na krzyżu się to wykonało i zresztą powiedział, wykonało się, czyli zostało zakończone, skończone. Zrobił to, do czego był powołany, do czego przyszedł, umarł na krzyżu za nasze grzechy, zmartwychwstał i my możemy mieć to zmartwychwstanie, jeżeli ugniemy nasze kolana i tak jak z jedzeniem na kościele ulicznym, wyciągniemy nasze dłonie powiemy Boże, dziękuję Ci za ten dar, ja go przyjmuję na Twoich zasadach. Na Twoich zasadach. Jezus mówi takie fajne słowa, jeżeli mnie kochasz, a wielu chrześcijan mówi, że kocha Boga, to bądź posłuszny moim przekazaniom. Czyli nie możesz sobie powiedzieć, okej, okay, jestem zbawiony, bo jest umarł na krzyżu, teraz mogę robić, co mi się podoba. To jest nieprawda. Konsekwencją grzechu, jeżeli będziesz go kontynuować, jest śmierć. I apostoł Paweł fajnie to pisze, bo mówi, ja pracuję nad swoim zbawieniem, trząsąc się z bojaźnią. Dlaczego? Dlatego, że możesz wyjść. To jest tak, jak pada deszcz. Pada deszcz, ale ty masz parasolkę i trzymasz tą parasolkę i... Między tobą a wodą, co cię utrzymuje e, suchego, to jest, to jest parasolka, to jest ta protekcja, to jest ta ochrona. Krew baranka jest tą ochroną, jest tą parasolką przed, przed śmiercią. Jeżeli ty z własnej woli wyjdziesz spoza tej, tej ochrony, tej tarczy, to umrzesz. I wielu ludzi robi wielki błąd, bo myślisz, że Boga da się przechytrzyć. Okej, okay, nawróciłem się dzisiaj, przyjąłem Jego zapłatę, Boże, przepraszam, 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 zrobiłem to i to i to i teraz mogę robić, co mi się podoba, bo Bóg jest ślepy i głupi i On nie wie w ogóle, co ja robię, a przed śmiercią sobie znowuż Go przyjmę i będzie wszystko w porządku. Nie, to jest hipokryzja. Bóg nie jest głupcem. On wie i, i wie, co Ty kombinujesz i co robisz. Jeżeli świadomie jest napisane, Hebrajczykach, przeczytajcie sobie Hebra list do Hebrajczyków. Jeżeli świadomie grzeszysz, to nie ma już dla ciebie zapłaty. Dlaczego? Dlatego, że wybrałeś podeptać krew baranka. Bóg cię zbawił, Bóg cię przyjął. Bóg zapłacił za ciebie tą straszną cenę, za twój grzech. Ty przyjąłeś go, a później plujesz mu w twarz i mówisz: A teraz cię olewam, będę mógł robić co mi się podoba, a później, jak mi się już znudzi grzeszyć, albo będę za stary, to sobie do ciebie z powrotem wrócę. Tak to nie działa. Ci ludzie sobie nie zdają sprawy, że wyszli spoza Bożej Ochrony i konsekwencją tego, co robią, będzie ich śmierć. Będzie ich śmieć. To nie znaczy, że kiedy ludzie umierają i szczerze pokutują, to że Bóg ich odrzuci. Kluczem jest tutaj to, że każdy dostanie zapłatę w objawieniu Jana za to, co uczynił, za to, co powiedział, za to, co zrobił. I zobacz, kiedy, kiedy przychodzisz i pracujesz dla Królestwa Bożego, to tak jakbyś deponował sobie w Królestwie Bożym, zbierał Treasure, czyli skarb, Skar. bogactwo w Królestwie Bożym. I jest fajnie napisane, że ten, który jest wierny w małym, otrzyma więcej. Jest takie przysłowie o talentach w Słowie Bożym, że Bóg dał talenty, czyli e, pewną sumę pieniędzy różnym ludziom. Jednemu dał jeden, drugiemu dał tam więcej. No i patrzył, co oni z tymi talentami z tym, co otrzymali, będą robić? Czy będą używać to, co trzymali? Zobacz, otrzymałeś życie. Co robisz z tym życiem? Czy wykorzystujesz to życie według Słowa Bożego, według Jego prawa? Czy dzielisz się swoimi talentami z innymi? Czy jesteś zachłanny, arogancki e, tylko dla siebie? Ja, 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 ja chcę więcej, więcej, więcej. Co robisz z tym, co otrzymałeś od Boga? Jeżeli się dzielisz... Głosisz Ewangelię nie tylko słowami, ale i czynami. Dzielisz się z tym, co otrzymałeś. Fajnie jest napisane w tym przysłowie, że dostaniesz więcej. Czyli otrzymałeś coś i jesteś wierny w tym, co otrzymałeś. Bóg ci daje jeszcze więcej. Ale ten, który nie wykorzystał tego daru, który otrzymał od Boga, tylko go zakopał, jest napisane, bo się bał, go używać, nie chciał go używać z różnego powodu. Ten otrzyma takie słowa. Odejdź ode mnie zły sługo, zły, czyli zostanie odcięty, wyrzucony. I pamiętajmy, że jest zapłata za wszystko, co będziemy robić i co robimy. Za dobro otrzymasz jeszcze więcej dobra. Za zło otrzymasz potępienie i piekło. I musimy pamiętać, że to, że dostaniemy się do Królestwa Bożego, do raju, to jest jedno. Ale z czym się dostaniesz do tego raju? To jest zupełnie inne. Jesteś wierny w tym małym, otrzymasz więcej i spędzisz wieczność z tym, co sobie wypracowałeś tutaj po tej stronie wieczności. W objawieniu Jana jest to napisane, że święci, czyli ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, mają białe szaty. I białe szaty jest napisane to są uczynki świętych. Czyli dla Boga jest to ważne, chyba dla każdego ojca jest to ważne, żeby jego dzieci miały dobre uczynki, żeby robiły dobre rzeczy, tak? Dobro, nie zło. Dobro manifestuje się w czynach, nie w słowach tylko. Co z tego, hmm. że ja e, powiem, o, kocham bezdomnych i, i w ogóle, no, kiepsko, że są bezdomni i fajnie byłoby im pomóc, ale nic z tym nie zrobię. To jest hipokryzja. Jak widzę problem jakiś i fajnie w słowie Bożym jest napisane, jak wiesz jak czynić dobro, ale nie czynisz tego, jest to grzechem dla ciebie, grzechem. Jeżeli wiesz jak czynić dobro, a tego nie robisz, to jest grzech. Jeżeli widzisz bezdomnego, jeżeli widzisz człowieka, który cierpi, a możesz mu pomóc, w ten sposób, czy winny, czy nakarmić, czy dać mu, czy mu kupić hot doga jakiegoś, to zrób to. To zrób to, nie tylko popatrz, o jaki biedny człowiek, ale zamanifestuj tą wiarę twoją, tą miłość, którą Bóg ci dał, w jakimś e, konkretnym czynie. Pomóż tej osobie, pomóż mhm. sąsiadowi, pomóż e, tej osobie, która, która w tym momencie cierpi i e, nie jest w stanie sobie sama pomóc, a ty możesz tej osobie pomóc. I to jest prawdziwe chrześcijaństwo. Ludzie myślą, że Hula i dusza, piekła nie ma, tak? Że będę robił, co mi się podoba, bez konsekwencji. Nie ma czegoś takiego. Za każdy czyn i za każde słowo będziesz, otrzymasz, będą konsekwencje, otrzymasz zapłatę. Czyniąc dobro, deponujesz skarb u Boga, w niebie. Fajnie jest napisane w Słowie Bożym, że ten, który daje biednemu, pożycza Bogu. Ja zawsze byłem zafascynowany tym, tą częścią Słowa Bożego. Jak? To Bóg jest mi coś winny. W tym momencie jest to niepojęte dla mnie, bo przecież Bóg jest Bogiem, my jesteśmy tylko ludźmi. A on mówi: Jeżeli zajmujesz się biednymi, jeżeli dajesz biednemu, to tak jakbyś pożyczał Bogu. Tak ważne jest to dla niego, żebyśmy byli rękoma i nogami Jezusa Chrystusa, abyśmy byli miłosierni dla ludzi biednych. Jest jeszcze drugi taki fajny werset, który jest, który mówi: Jeżeli rzucisz chleb na wodę, to znaczy oddasz Go, podzielisz się Nim, to po wielu dniach wróci do Ciebie jeszcze więcej. Czyli co siejesz, innymi słowy, to będziesz rządź, tak? Co zasiejesz w tym życiu, z tym spędzisz wieczność. Nie ma czegoś takiego, że będę robił, co mi się podoba, a Bóg nie ma wyboru i musi mi wybaczyć na koniec. Nie ma czegoś takiego. Możesz umrzeć, umrzesz w grzechu i wylądujesz w piekle, myśląc, że idziesz do nieba. O, dzięki, to była bardzo długa odpowiedź, ale wyczerpująca. Słuchaj, Artur, wysłałem zaproszenie. Jacek, Jolanta, Tania chcą z nami porozmawiać. Ja wysłałem zaproszenie, ale się nie odzywają. Może ja im tak szybko pokażę, jak to działa, jak się z nami połączyć. Bo Um, tutaj Jacek mi napisał, że on chce się połączyć na Skype. Ja Skype'u nie używam, dlatego że przechodzimy przez, przez Skype, przez Microsoftu serwery. Ja tego nie chcę robić i przeważnie jest jakiś pogłos się robi wtedy, więc to co ja używam, ten, ten system OBS Ninja jest super, jest wspaniały, prosty. Zaraz wam go pokażę. Jak, jak prześlę wam link to. Otwieracie link, to na najpierw trzeba nie wpisać swoje imię, na przykład Andy, żebym ja wiedział, kto się łączy. No i potem mamy dwie opcje. E łączymy się join room with the camera, czyli chcemy uruchomić naszą kamerę. E Przeważnie trzeba udostępnić kamerę, czyli pozwolić. No i w tej chwili e wybieramy kamerę. Akurat tutaj moje kamery są zajęte. E dwie, ale no mam tą, którą w tej chwili nadajemy. Spra sprawdzamy też głos, czyli włączamy mikrofon. One, two, three, jest mikrofon. No i robimy start No i się łączymy. No i teraz będziemy mieli pogłos, bo połączyliśmy się. I ja będę was widział w swoim tutaj takim pokoju i przerzucę na, na live. Także to jest tak proste, bardzo szybkie, nic nie kosztuje i to jest technologia. Peer-to-peer, peer, czyli z komputera do komputera. Nie przechodzimy przez żadne serwery. Z Arturem to używam już od dłuższego czasu i to, to super działa. Ja walczyłem ze Skype'em przez długi czas. Chciałem ludzi łączyć na Skype'ie, ale tam zawsze są opóźnienia, jest właśnie echo, a tutaj praktycznie nie mamy żadnych opóźnień. Więc dlatego, dlatego właśnie używam Skype. Także jak czekamy na, na, na Was, połączcie się z nami, jak nie, no to. No to... No to następnym razem, ale to co mówiłeś jest, jest bardzo ważne, bo wiele takich um, biblijnych... Wersetów jest przekręcanych albo źle zrozumianych, można by tak powiedzieć. Ja, ja mam takich dużo. Wiesz, ja, ja e, oczywiście e, urodziłem się w Polsce. Moja babcia, jak za młodu, już chodziła ze mną do kościoła tam po 5 kilometrów e, w zimę, czy nie, ale z, zawsze mi coś tam nie pasowało. Ja zawsze się nudziłem, nawet jak byłem pier, e, małym chłopcem. Potem zacząłem studiować e, historię religii wszystkich. Wszystkich religii, praktycznie. Chciałem po prostu je poznać. No i przyznaję się bez bicia, nie czytałem Biblii tak ostro, ale, ale czytałem. Czytałem duże części Biblii. No i miałem zawsze takie, no, zapytania czy też jakieś. Um, Um, Niedopowiedzenia, których nie rozumiałem, nawet jako mały chłopiec. Um, no, i teraz mamy, teraz mamy taki czas, że takich um, problemów jest coraz więcej, że ludzie w tym życiu, się, które jest bardzo techniczne, które odciąga nas od natury, od Boga, nie rozumieją wielu spraw. Um, no, tak jak mówiłeś właśnie na początku, że um, Arturze, że, że, że Biblia um, tak naprawdę. Um, no, mówi nam, że dzięki łasce Boga zostaliśmy zbawieni przez wiarę, że to zbawienie, które dał nam, przyniósł nam Chrystus, jest takim darem. Nie, no, i, i ilekroć ja to czytam, ile, jak się tak zastanawiam a, nad tym, a, co Bóg dla nas właściwie zrobił, y, nie zawsze wiem, no, co mam. Jak mam to rozumieć, co mam powiedzieć? Wprowadza mnie to tak w takie zastanowienie, e, jak Bóg może po prostu no, tak spoglądać na nas, e, a potem decyduje, że da nam coś, na co tak naprawdę większość z nas nie zasłużyła. Zobacz, zobacz że większość z tych, którzy teraz są na przykład u władzy, nie, e, grzeszą. To jest. Nie ma bez dwóch zdań. Oni niszczą ludzi, niszczą cywilizację, palą to praktycznie swoimi czynami. Niszczą wszystko to, co ludzie zbudowali do tej pory. Czy możesz nam powiedzieć, jak powinien właśnie zachowywać się chrześcijanin w tych, tych trudnych czasach, aby, aby, ta, aby żyć tak, żeby właśnie zostać no, zbawionym, żeby. Do, dostać tą łaskę Boga dostajemy łaskę Boga przez Chrystusa ale, ale moim zdaniem nie jest to takie automatyczne tak jak mówiłeś, że to, um, to jest, to potrzeba czegoś więcej to, to, to jest takie mm, niezrozumiałe wszystko jest takie mechaniczne dla mnie w tych wszystkich dogmatach religijnych, natomiast e, powinno to być proste, nie? To powinno być proste, może, może nam to wytłumaczysz Wiesz, wiesz o czym mówię? Może się źle wyraziłem, ale, ale... Wiesz co, musimy pamiętać, że Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy ludźmi. Gdyby Bóg zrobił to skomplikowane, nikt by z nas się nie dostał. Wiemy, że Bóg jest tak mądry, jest tak niesamowity. Do tej pory nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zrozumieć budowy ludzkiego ciała. Ostatnio dowiedziałem się, że naukowcy znowuż. Znaleźli coś tam w komórce człowieka, że jest więcej, że co chwilę coś nowego się okazuje, że, że, że jest do poznania, że wszystko jest tak niesamowicie doskonale stworzone, że człowiek nie jest w stanie tego naprawdę zrozumieć. Bóg jest niesamowicie mądry, a on jest twórcą, który to wszystko trzyma do kupy. I gdyby on to zrobił skomplikowane, nikt z nas by się nie dostał, po prostu no nie byłoby takiej opcji. Więc on to zrobił bardzo nieskomplikowane. I tu myślę, myślę że tutaj właśnie jest yy, największy problem człowieka. Człowiek chciałby, gdybym powiedział ci tak, co jest większym dar, milion dolarów czy zbawienie. Myślę, że większość ludzi by odpowiedziało: Zbawienie. Więc, gdybym ci powiedział tak: Zbawienie jest za darmo, możesz je otrzymać teraz, albo gdybym ci powiedział: Dostaniesz tą zapłatę, ale musisz wdrapać się na ten wieżowiec. Uważam, że większość ludzi zrozumiałaby to w ten sposób, że łatwiej jest, musi mieć to większy sens, żeby coś mnie to kosztowało, żebym wdrapał się na ten wieżowiec, potem milion dolarów, czy po to zbawienie. Dla człowieka jest bardzo trudne do zrozumienia, że ten dar jest za darmo, że nic nie musisz zrobić, musisz po prostu do Boga przyjść, paść na kolana i powiedzieć dziękuję Ci za to, co zrobiłeś. Gdyby Bóg skomplikował to, będąc, będąc geniuszem, jakim On jest, żaden z nas nie zrozumiałby i nie byłby w stanie tego wykonać. Więc Bóg to uprościł. Kiedyś mój znajomy miał taką wizję czy sen, i to fajnie ten sen obrazuje, jak wygląda zbawienie. I on zobaczył potężną linię ludzi, niekończącą się. I zobaczył tą masę ludzi stojących, tak jakby w szeregu, jeden obok drugiego, i widział ludzi, obrazując to czarnych. E, ludzi, którzy zgrzeszyli bardzo, czyli taki Hitler, Stalin, oni by, byli prawie na samym końcu tego spektrum, i później co chwilę idąc bliżej bliżej, oni tak jakby jaśnieli, czyli mniej grzechów, robili mniej zła, aż w końcu doszli do takiego momentu e, środka. I od tego momentu już byli biali, bia, bielsi, e, mniej grzechów, aż doszli do takich naprawdę ludzi, którzy zrobili bardzo mało zła. Po tej stronie wieczności. I teraz, gdyby Bóg był niesprawiedliwym Bogiem, gdyby Bóg chciał w jakiś sposób zrobić taki system inny, nie zapraszający tych dobrych, tych złych do swojego królestwa z łaski, musiałby w pewnym momencie gdzieś tą całą plejadę ludzi obciąć. No dobra, Bóg jest Bogiem miłosierny, więc on by to obciął gdzieś tam bardziej po stronie ciemnej. No bo jest miłosierny, łaskawy. Ale gdyby obciął tu między jednym człowiekiem a drugim, różnica między tym jednym człowiekiem a drugim jest absolutnie minimalna. Oni między sobą różnią się pewnie tylko jedną myślą, którą ten człowiek zrobił gorszą od tego, który stał obok niego. I gdyby Bóg powiedział ci wystąp, to ten człowiek, który różnił się od tego drugiego minimalną rzeczą, czułby się skazany niesprawiedliwie. Więc Bóg zrobił zupełnie inny system. On powiedział, ci, cała ta plejada ludzi, ci dobrzy, ci źli, wszyscy stojący przed Bogiem, On powiedział, ci, którzy przy, chcą przyjąć Jezusa Chrystusa i baranka, który zapłacił swoją krwią, ci, którzy chcą ugiąć kolana, przed żywym Bogiem i pokutować za to, co zrobili wystąp. I masz całą plejadę ludzi, którzy sami decydują, czy chcą przyjąć Boga, czy nie. I myślę, że to jest prawdziwa sprawiedliwość. Wybierasz ty, czy chcesz Bogu służyć, czy chcesz z nim żyć, czy nie. Bóg dał tą szansę odpowiedzi człowiekowi. I to jest niesamowite u naszego Boga. On nie jest tyranem. On. Daje nam szansę odpowiedzenia. Chcesz ze mną żyć? Chcesz mi służyć? Chcesz być dobrym człowiekiem? Ja ci pomogę, ale to Ty musisz podjąć tą decyzję. Chcesz? Wystąp. I on zobaczył ten człowiek w tym swoim śnie: ludzi z różnych części, różnych kolorów, tak? Ciemny, szary, siwy, biały, występujących do przodu. Każdy, który chciał z Bogiem żyć. Wystąpił. I to jest prawdziwe, to jest prawdziwa łaska, to jest prawdziwe miłosierdzie. To jest miłość bezkondycyjna, która mówi, wyjdź. I Jezus fajnie to powiedział: wszyscy ci, którzy są uciemiężelni jacyś tam borykają się z jakimiś ciężarami, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie, ja wam pomogę, ja was uwolnię. Kto przychodzi do syna jest wolny prawdziwie. I to jest, to jest, moim zdaniem, prawdziwa miłość. Miłość, która nie oskarża. Zresztą fajnie jest napisane u Jana, że ja nie przyszedłem, aby potępiać świat, aby przyszedłem, aby uwolnić, aby zbawić świat. Ale ci, którzy mnie odrzucą, są już potępieni. Jedyna szansa dla człowieka jest przyjęcie tego, co wydarzyło się na krzyżu, przyjęcie w pokorze tego, co zrobił Bóg, i otrzymanie tego daru. Który Bóg dla nas ma, i to jest to jest wolność, którą Bóg człowiekowi pozostawił. Także masz wybór bez względu na to, co zrobiłeś wczoraj. Ja często na ulicy powtarzam ludzi, ludziom, że nie da się z, nie, nie da się zmienić historii. Co zrobiłeś, już zrobiłeś. Co się wydarzyło, się wydarzyło. Ale możesz, dzisiaj podejmujesz decyzję, jak twoje jutro będzie wyglądało. Zawsze jest nadzieja, dopóki żyjesz, dopóki masz. Powietrze w płucach, zawsze jest szansa, żeby się opamiętać, otrząsnąć, przyjąć Boga do końca. Mamy pierwszego gościa. Ja pokazałem tak, Położyłem Poci... palc do ust przed chwilą, żeby się nie odzywał, bo, um, no bo um, nie mam dzisiaj Zygiego i nie ma Bogdana, który, którzy mi pomagają w połączeniu. E, w ogóle to e, masz pozdrowienia od Zygiego. Zygi dzisiaj ma imprezę rodzinną, a, więc przysz, przysłał mi e, tekst, żeby cię pozdrowić. Ale, no, ale, ale e, pojawił się z nami e, Jacek. Witamy cię, Jacku, słyszysz mnie? Cześć, 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 słyszę cześć. was. No, mamy, mamy dobre połączenie. No, starałeś się połączyć ze mną przez Skype, ale tak ja wytłumaczyłem, dlaczego ja nie używam Skype'u. Widzisz, to po, połączenie przez OBS Ninja jest też super. E, ma, mamy bardzo dobrą jakość. Także dzięki Ci, że, że, tro, no, że się połączyłeś. Trochę czekałeś, ale w końcu jesteś z nami. E, czy chcesz, masz jakieś pytanie do pastora? Właściwie chciałem, chciałem podzielić się czymś, chciałem coś powiedzieć. Strasznie się stremowałem przez to łączenie się. Nie wiedziałem, że to tak będzie, ale fajnie, że się dostałem. W ogóle witam was wszystkich. Pozdrawiam. Pastora, pozdrawiam. Trzymałem kciuki za ciebie, żebyś wyszedł z tego więzienia, do którego tam trafiłeś. No i w ogóle, fajnie, fajnie w ogóle was widzieć i z wami rozmawiać. Łączy się do nas e, z nami z Polski? Tak, z Krakowa dokładnie. No proszę, piękne miejsce. No fajnie, fajnie. Ja zresztą... Wiesz o tym, że w Krakowie mamy bardzo fajnych przyjaciół: Grażyna Konieczna i Bogdan Konieczna. Oni prowadzą taką służbę kościół uliczny właśnie e, w galerii e, mhm. i też prowadzą takie taki miejsce w budynku zaraz koło galerii gdzie pomagają ludziom bezdomnym, także jak jesteś w Krakowie, to e, tak się skontaktuj z nimi, e, Grażyna Konieczny, Bogdan Konieczny są na Facebooku, e, mhm. w Betlejemce koło kościoła Betlejem się spotykają e, i e, no niesamowici ludzie, wspaniali ludzie. Fajnie, fajnie, nie, nie, nie wiedziałem, ja w ogóle w Krakowie mieszkam od jakichś sześciu, może 7 lat, więc a w ogóle przy, przyfrunałem tutaj z Podlasia, z Białego Stoku. O, to z mojego więc... miasta rodzinnego. Z Twojego. Tak, tak. No. O, chciałem powiedzieć w ogóle, że robicie fajną, fajną robotę. Polacy to ogólnie buntownicy, ale tak jak patrzę teraz na świat, to właściwie chyba wszędzie na całym świecie ludzie zaczynają się buntować. Nie mówię, że to nie jest dobra rzecz, ale nie mówię, że to nie jest zła rzecz, w zależności w jaki sposób i po której stronie człowiek staje. Wreszcie nie wiem, czy dobra rzecz to jest stawać po stronie, ale ja chciałem powiedzieć coś zupełnie innego. Otóż ja jestem człowiekiem takim ze swoimi troszeczkę innymi, nie to powiem, doświadczeniami. W pewnym sensie przechodzę taką drogę, o której mówię zresztą na swoim kanale, Może, może właściwie nie chcę tak za bardzo tego tematu wrzucać teraz, bo to może być niezrozumiałe albo mocno skomplikowane. W każdym razie na tej drodze mam też swoje wyzwania, mam też swoje doświadczenia, mam też swoje upadki. Jest to, jest to droga, na której często się upada, ale, ale zawsze ktoś cię podniesie. I na przykład mnie podnoszą ostatnio ludzie żywi i ludzie nieżywi, nieżyjący. Przychodzą do mnie po prostu właśnie w momencie, kiedy, kiedy kończy mi się to paliwo, które mnie, które mnie zasila na tej drodze. I na przykład zauważyłem jedną rzecz, że właśnie tym się chcę z wami podzielić: że przychodzą do mnie ludzie, którzy często tutaj, w tym świecie, tu w tej rzeczywistości fizycznej, można tak powiedzieć, są ludźmi, którzy często są wrogo do mnie nastawieni, oczywiście w obie strony. I, i wtedy, wtedy moje spojrzenie na ludzi zaczyna się zmieniać. Bo po tamtej stronie takie mam odczucia, już od jakiegoś czasu, na tej drodze jestem już chyba od kilkunastu lat. I, I to, co właśnie zauważyłem, że my tutaj ze sobą często walczymy, często robimy sobie głupie numery, ograniczamy swoją wolność, a tam po drugiej stronie tak naprawdę cały czas walczymy o siebie, żeby jak najbardziej pomóc nam. A, a mi sobie. Sekundę, ja muszę iść po kabel, bo mi pokazujesz, zaraz się wyłączy komputer, ok? Pójdę dobrze, sobie dobrze, podłączyć dobrze, kabel. dobrze, dobrze, dobrze. A kontynuuj, kontynuuj. Dobrze, dobrze, nie? A jaki masz Twój jaki masz kanał? Właściwie, czego dotyczy Twój kanał? Że ja. ja nie, nie możesz możesz powiedzieć, jaki to jest kanał, mi tam wiesz. Ja łączę ludzi na całym świecie, także do czego dotyczy, do czego dotyczy ten kanał? Jakich tematów porusza? Możesz nawet wymienić no, jego nazwę. Kanał dotyczy Drogi Mistrzów. Było tych kanałów troszeczkę, troszeczkę wcześniej. Filmy właściwie nagrywam pod logiem Studio Yahoo. A w tej chwili wszystkie te filmy, które od jakiegoś czasu nagrywam, to są na Jacek czyli to jest ten mój imienny kanał na YouTube. Aha. Więc na tym, na tym kanale. Na tym kanale dzielę się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą odkrywaną na tej drodze. Różną wiedzą w różnej tematyce, ale wszystko dotyczące tej drogi, drogi mistrzów. Ja, ja nazywam to drogą mistrzów Aktualnie jestem na pustyni, to taka pustynia, właściwie biblijna pustynia. I dokładnie doświadczam tej drogi, więc nagrałem też taką parodię do filmu O Jezusie Chrystusie. Z Nazaretu. Troszeczkę, troszeczkę tam pozmieniałem, wrzucając tam wiedzę ze swojej, ze swojej własnej drogi, więc jest na tym kanale też dostępny ten film. Myślę, od tego filmu należałoby zacząć, żeby w ogóle. To, to, było jest, twój jasne. to, to jest twój kanał, tak? Tutaj? To jest mój kanał, dokładnie. Dokładnie. Okej. Okay. No, ale, um, dobrze to. Jakie, czy masz jakieś takie konkretne pytanie do Artura? Znaczy, pytań nie mam. Chciałem po prostu po, Aha, podzielić podarasz? się, że mhm. zamienić z Wami kilka słów i powiedzieć, że fajnie jest z, z Wami tutaj być. No dzięki. Dzięki, dzięki. No to, no to dzięki za połączenie i tr trzymaj się, kontynuuj uh, swoją drogę. Um, jeszcze może coś Artur ma do ciebie może coś dołożyć. No ja chciałem tylko powiedzieć, że w Biblii wyraźnie jest powiedziane, że nie wolno nam kontaktować się z ludźmi zmarłymi, dlatego że to nie są ludzie. Człowiek jest napisane w Słowie Bożym, że człowiek, który umiera, czeka na sąd. Każdy człowiek będzie sądzony za czyny dobre i za czyny złe, a ci, którzy przychodzą to są demony, to, są, to jest wróg, który się podszywa pod różnych ludzi, żeby manipulować, okłamywać, oszukiwać te wszystkie duchy, te wszystkie widzenia ludzi zmarłych i tak dalej. To są demony, które się podszywają pod różnych innych ludzi, aby manipulować tym, tymi żywymi. Dlatego, że wiemy, że. Że człowiek podejmuje decyzję życia i śmierci po tej stronie wieczności. Także ja bym proponował ci przeczytać słowo Boże i zobaczyć, co Bóg na ten temat mówi, żebyś nie robił błędów wielu Polaków, którzy kontaktują się z różnego rodzaju mediami, mediums i, i mają różnego rodzaju kontakty, które nigdy nie kończą się dobrze. Znam ludzi, którzy praktykowali, praktykują tego typu spotkania i e, ich życie nie wygląda fajnie, może to być jakiś taki okres ciekawy przez jakiś czas, a później zawsze się kończy to, to złem. E, także tak tylko na marginesie. Jasne, jasne. Dzięki. Dzięki. No to trzymaj się, trzymaj się. Trzymajcie a... się również. Pozdrawiam wszystkich i słuchaczy, słuchaczy widzów także. Hej. A Artur? Muszę e, zareagować znowu. Mamy dzisiaj e, pełno, pełno pytań na czacie. A tutaj ostatnio, no, ma, mamy e, plejadę pytania jednego. Pytanie do pastora. Czy Żydzi sponsorują marsz dla Jezusa w Kalgary? Dlaczego zawsze ktoś maszeruje z flagą Izraela? I tu jest to, chyba 10 razy zostało to powtórzone przez kilka osób. E, nie, nie, nie wiem, jak się, mo, musisz, to, musisz do tego się odnieść. No przede wszystkim w Słowie Bożym jest napisane, abyśmy modlili się o pokój w Jerozolimie, modlili się o Izrael. Fajnie jest napisane obietnicę, którą Bóg daje Abrahamowi. Ten, który Cię będzie nienawidził, będzie przeklęty, a ten, który Cię będzie błogosławił, będzie błogosławiony. To jest obietnica, którą Bóg dał. Prawdziwemu Izraelowi, czyli Jego wybranemu narodowi, czy nam się to podoba, czy nie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Bóg wybrał sobie najmniejszy naród wtedy, najmniejszych ludzi, że tak powiem, w oczach innych ludzi i wywyższył sobie jako przykład. Izrael jest przykładem ludzi, którzy są twardego karku. To są ludzie, którzy są z Bogiem pięć minut później, walczą z Bogiem robią obrzydliwe rzeczy i tak niestety wygląda historia nie tylko Izraela, ale i człowieka. Po prostu. Jesteśmy ludźmi ułomnymi, do których Bóg ciągle woła, tak jak do Adama i Ewy, Adamie, gdzie jesteś? I tak samo wygląda to z Izraelem. Izrael został wybrany, aby był przykładem dla nas, pogan, przykładem tego, że Bóg pragnie mieć relacje z człowiekiem, pragnie mieć relacje z Adamem. I Wybrał ten naród, abyśmy mogli się z niego uczyć. Nazywa ich ludem twardego karku, ludem, który za swoje, za swoje rebelie przeciwko Bogu zapłacił straszną cenę. No, zniknął z map świata, zresztą tak jak i Polska, na tam ponad 100 lat, ale Izrael na 2000 lat. Znika z mapy świata, dlatego że był nieposłuszny, że ciągle walczył z Bogiem, który chciał go zebrać jak, jak kura swoje kurczaki i aby byli pod jego skrzydłami ochrony. Ale Izrael ciągle z tym Bogiem walczył i walczy z tym Bogiem do dnia dzisiejszego. Jak wiecie, Izrael niestety stał się stolicą homoseksualizmu. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. To jest tak, jakby diabeł naśmiewał się z Boga i mówił, zobacz, to jest Twój lud wybrany, zobacz, jakie zboczenia oni robią, zobacz, jacy źli są. Wiemy, że Izrael w tej chwili przoduje, jeżeli chodzi o, o, o te szczypawki i paszporty i w ogóle kontrolę totalną. Masakra, nie? To, co tam się dzieje. Dlatego, że to jest lud twardego karku, to jest lud, który wybiera, zamiast Boga to wybiera rebelię. Ale ale nie naszą rolą jest ich osądzać, czy sądzić, czy wrzucać do piekła. To jest boża domena, to Bóg ich będzie sądził, to Bóg będzie ich roz, rozpatrywał. Naszą rolą jest być posłuszny Słowu Bożemu. Nie przeklinać, tylko błogosławić. Zresztą powiem bardziej, że jest napisane w Słowie Bożym, że mamy błogosławić naszych wrogów naszych nieprzyjaciół, mamy się o nich modlić, mamy ich błogosławić. Dlaczego? To nie znaczy, że jak modlisz się o wroga, to mówisz Boże, żeby on miał więcej, żeby mógł więcej zła robić. Nie. Tu chodzi o to, żeby przypominać Bogu o tym złym człowieku, żeby Bóg go albo zmienił, albo usunął. I Bóg to doskonale, doskonale robi. Każdy dostanie swoją zapłatę, łącznie z Izraelem. A jeżeli chodzi o Marsza dla Jezusa, Marsz dla Jezusa jest w ogóle nie jest sponsorowany przez nikogo konkretnego. To są ludzie, którzy widzą wolontariusze, widzą tą pracę, chcą maszerować dla Jezusa, nie dla Izraela, tylko dla Jezusa Chrystusa. To jest marsz nie dla Kościoła katolickiego, nie dla Kościoła protestanckiego, tylko to jest marsz dla Jezusa Chrystusa. Każdy jest na ten marsz zaproszony, kto chce wywyższyć to imię, które jest ponad każde imię. Jeżeli chodzi o flagi, mamy demokrację. Jak mogę walczyć o wolność, wolność nas wszystkich, zabraniając ludzi, kontrolując ludzi, którzy chcą maszerować ze swoją flagą? To tak jakbym powiedział: niemieckie flagi są zabronione, czyli w, w, w jakieś przynoszenie Niemiec pod tron Boży, żeby się modlić o Niemcy, czy o Rosję, są zabronione na marszu dla Jezusa. No byłbym hipokrytą, który um, oczywiście terrorystyczne flagi są zabronione, no, ale to wiadomo. No, zło nie będzie promowane, ale flagi normalnych krajów są po to. Aby ludzie mogli się modlić. Jeżeli Izraelici, czy Żydzi, czy ludzie, którzy się modlą o Izrael, chcą maszerować sobie z flagą izraelską, to dlaczego miałbym to zabraniać czy usuwać, byłbym takim samym terrorystą, e, tyranem, jakich mamy teraz, jeżeli chodzi o politykę na całym świecie. Stałbym się taki sam, jak oni. Każdy ma wolność, aby przyjść, aby przyjść i e, przeprowadzić. Swój naród w czasie Marszu dla Jezusa. To jest taki symbolizm, kiedy maszeruję z polską flagą, na przykład tutaj w Kalgary, kiedy mamy Marsz dla Jezusa, to ja deklaruję Polskę dla Jezusa Chrystusa. Symboliczna flaga naszego kraju wywyższona w czasie Marszu dla Jezusa symbolizuje Boże. Pamiętaj o Polsce, zbaw Polskę. Jeżeli jest flaga izraelska, to jest takie przypominanie Bogu: Boże. Popatrz na Izrael, zbaw Izrael, bo Izrael odszedł od ciebie. Izrael wyciągnął swoje pięści w złości ku tobie, zbaw ich. Zmień tych ludzi w imieniu Jezusa Chrystusa. Um, nie wiem, czy to wystarczająco wytłumaczyłem o co chodzi. Słowo Boże jest, we, jest bardzo proste. E, mamy modlić się o Izrael, o pokój w Izraelu, i mamy błogosławić Izrael. Bóg zajmie się sądzeniem ludzi twardego karku, ludzi, którzy robią, robią zło. Wiemy, że jest wielu ludzi pochadze, pochodzenia żydowskiego. Czy to jest prawda, czy nie? Nie wiadomo, bo teraz wszystko jest tak pomieszane, że kto tak naprawdę jest prawdziwym Izraelem? Kto tak naprawdę jest z, tego, z tej linii? Nie wiem. Absolutnie. Kto wie? Tylko Bóg wie, kto jest prawdziwym Izraelem, kto nie. Wiemy, że w Słowie Bożym, my jesteśmy nowym, duchowym Izraelem. My jesteśmy obrzezani w naszych sercach. A ten, kto jest obrzezany w imieniu żywego Boga, staje się dzieckiem Boga Żywego. Ja jestem dzieckiem Boga Żywego, nowym Izraelem. A coś, co Bóg będzie robił z narodem izraelskim, to jest jego biznes, to nie jest mój biznes. Nie no, mam nadzieję, że to e, zupełnie wystarczyło. E, ja też tak sądzę, że e, zauważyłem ostatnio, że jest atak na e, wszystko, co jest związane z Izraelem, szczególnie w Polsce, dlatego, że rozeszły się takie informacje. To zawsze było. My, my, ja, myśmy o tym wiedzieli z różnych źródeł, że istnieją zajoniści, że tak naprawdę to są... E, to są ludzie, którzy są prowadzeni przez szatana, i oni chcą przewrócić nam ziemię od, od kilkuset lat, a nawet od tych kilku tysięcy lat, a, a, ale ostatnio nagle wszyscy, większość tych kanałów alternatywnych w, w, wyciągnęła ten temat, że tutaj Izrael, eskimosi chcą wszystko zniszczyć i tak dalej. I, my tego nie promujemy na tym kanale. E, oczywiście ta zajonistyczna klika to chcę zrobić, ale ja mam wielu przyjaciół żydów tutaj, którzy mieszkają koło mnie, mam w pracy do mnie, przychodzą, to są normalni ludzie, oni, oni e, chcą żyć tak jak my e, i w momencie, kiedy e, będziemy atakować. Tak, na ośle, bo ktoś tam powiedział, rzucił jakieś hasła i tutaj ci są źli, Żydzi, to a, oczywiście t, t, jako system, który stworzyli, no jest on niedobry. On po prostu doprowadza do tego, że a, większość ludzi na przykład finansowo jest uzależniona, nie? A, a, a to inna w ogóle kwestia. My mówimy w tak. tej chwili o kwestii religijnej a, i, i takiej wolnościowej. Każdy człowiek ma prawo do wolności, a jeżeli ktoś. Atakuje tak na ślepo, bez żadnego e, zastanowienia się, no to świadczy to o nim. E, tu nie ma więcej nic pra praktycznie do powiedzenia. Jeżeli ktoś chce iść z izraelską flagą w, w jakimś tam pochodzie, no to, um, no to może sobie iść. Nam kazano w pierwszomajowych pochodach, pam pamiętasz, nosić, jak byliśmy dziećmi, jakieś tam flagi. Ja zawsze uciekałem e, ze szkoły, albo, albo oddawałem, bo, bo nauczyciele wsadzali ci taką flagę do, w, rę w rękę, musiałeś tam iść ja ją albo wyrzucałem, albo, albo wszedłem tylko i uciekałem od razu ale jeżeli ktoś chce coś robić nieprzymu nieprzymuszony, no to może to przecież zrobić nie? no tak, A. ale po, poza tym takie ataki y, przeciwko jakiemuś narodowi y, to w ogóle jest jakiś absurd Z zadam wam pytanie my, Bardzo my, proszę. Artur, my nie mówimy o Izraelu jako o państwie stworzonym po drugiej wojnie światowej takim. Y, my mówimy o Izraelu jako o narodzie Boga, to ja, ja tak, ja tak to rozumiem, prawda? No tak, ale patrz. Czy są dobrzy Polacy? Są no oczywiście. Wiadomo, że każdy jest... Większość, wreszcie, większość jest dobrych Polaków. Każdy ma nie. dobro w sercu. Mamy bardzo małą ilość ludzi na świecie, która jest tak kryminalna. Kryminalistów jest tylko 5% tak statystycznie. A wydaje nam się, że cały świat jest napełniony kryminalistami, bo tak media nam pokazują, że cały czas mamy jakieś napady, rabunki, zabójstwa. A tak naprawdę większość ludzi jest dobra. Dobra dookoła nas. Nasi sąsiedzi nie myślą o tym, żeby wyjść i nas za zadźgać, nie? tylko żeby nam pomóc. No, ale... Mój, mój punkt jest taki, że w każdym narodzie są ludzie, oczywiście dobro mówię w sensie ludzkim, bo Bóg mówi, że nie ma ludzi dobrych, każdy jest z, z grzesznikiem, ale taki, w sensie takim ludzkim są ludzie źli i są ludzie dobrze, Są dobrzy Polacy i są bardzo źli Polacy, którzy krzywdzą innych. Tak samo są dobrzy Niemcy i źli Niemcy, dobrzy Izraelici i źli. No, ludzie są podzieleni na tych, którzy, tak jak powiedziałeś, chcą krzywdzić innych i na tych, którzy chcą po prostu normalnie Spokoju, żyć, pracować, mieć dzieci, rodzinę, cieszyć się, cieszyć się życiem. Więc jak można powiedzieć, że wszyscy Rosjanie są z piekła rodem i wszyscy Rosjanie to komuniści? No to absurd. Dzisiaj ciekawostka taka: widziałem zdjęcie z roku 1935: 1935 tysiące ludzi, którzy byli na Wiecu w Niemczech, zatytułowanym Nie dla Hitlera. Nie dla Hitlera. Bardzo często powtarzam właśnie tutaj w amerykańskich mediach, do tej pory jest, jest masa ludzi, którzy cały czas jakieś wywiady chcą. Amerykanie są bardzo poruszeni tym, co się dzieje w Kanadzie. I często im powtarzam, że musimy pamiętać, że pierwszymi ofiarami Adolfa Hitlera, pierwszymi ofiarami nazizmu, faszyzmu, to byli Niemcy. I dzisiaj widziałem właśnie tysiące ludzi, którzy byli na takim wiecu. Nie dla Hitlera, więc ci ludzie, wiemy, że Buchewald i inne obozy koncentracyjne, już nie pamiętam, wybudowane na ziemiach niemieckich, były wybudowane właśnie dla przeciwników faszyzmu, dla Niemców, którzy piersi tam wylądowali, bo sprzeciwili się terrorowi, sprzeciwili się tyranii. Więc są ludzie i dobrze, jeżeli byli dobrzy Niemcy. Byli ludzie jak Bonhoeffer, Pastor Bonhoeffer, Dietrich, Bonhoeffer, który walczył z nazizmem do samego końca i w 1945 roku, chyba na miesiąc przed wyzwoleniem, został zamordowany, zamordowany przez nazistów. Więc nie możemy wrzucać wszystkich do, to, do tego samego worka. Po prostu nie wolno nam tego robić. Po drugie, nie wolno nam wrzucać ludzi do piekła. To nie jest nasza rola. To nie my decydujemy, kto idzie gdzie. Uważajcie, żebyście sami nie wylądowali w piekle. My nie mamy prawa. Wyrzucać ludzi, wrzucać ludzi do tego miejsca, tylko Bóg zna całą prawdę, tylko Bóg zna serce i umysł człowieka. My tego nie znamy. My nie znamy powodów, nie znamy dlaczego, jak i nie wolno nam tego robić, bo sami staniemy się nie tylko, nie tylko oskarżycielami, ale staniemy się sędziami i katami. A Artur, słuchaj. Ach, może jeszcze, nie wiem czy będziesz chciała odpowiedzieć na takie pytanie, ale Mirabella e, już z 10 razy zadała to pytanie. Jest to takie chyba trochę mm, o, pytanie podchodzące pod okultyzm, ale e, w gruncie rzeczy zapytam się Ciebie, bo po poruszyliśmy już ten temat o komunikacji z światem zmarłych, um, ale e, jest takie przeświadczenie, że jak człowiek umiera, to wchodzi w taki tunel i idzie do światła. Większość ludzi wierzących myśli, że spotka tam Jezusa czy Maryję, czy jako, jakąś inną światłą istotę, albo zmarłych przodków, no i, i dąży do nich. Ale jest też teraz takie drugie przekonanie, że to nieprawda, że to światło jest wodnicze, że tak naprawdę to jest tylko taka przynęta dla dusz. No i pytanie od Mirabeli jest takie: Andy, zapytaj pastora którą stronę iść, jak już będziemy w tunelu po śmierci? Słyszałem, że nie w stronę światła. Nie wiem, czy chcesz odpowiedzieć na to pytanie? Nie? Sorry, ale to jest no, straszna bzdura. Bzdura nie biblijna, oczywiście, bo w Słowie Bożym jest napisane, że w momencie, kiedy umieramy, stajemy przed Bogiem. Dusza nie ma wyboru. Nie możesz sobie iść w jedną stronę albo w drugą uciekać od tego czy tamtego. Musisz stanąć i zdać sprawę ze wszystko co zrobiłeś, za wszystko co zrobiłaś po tej stronie wieczności. Nie masz wyboru. Kiedy umierasz, jest koniec. Ta strona wieczności jest testem. Kiedy odchodzisz, stajesz przed Bogiem, stoisz nago, to znaczy, że wszystko jest wiadome. Nie ukryjesz się, nie, nie schowasz się za cudzymi plecami, nie powiesz, albo mi kazali, albo żona, albo mąż, albo to, albo tamto, tak diabeł mi kazał. My bardzo często słyszymy, o, że zrobiłem to, no bo taki rozkaz wykonałem, dostałem, albo no bo diabeł mi kazał, tak? Czyli zrzucamy sobie tą, przerzucamy tą odpowiedzialność, jak to się stało z Adamem i Ewą. Kiedy Bóg rozmawia z Adamem i mówi, coś ty takiego zrobił, człowieku, a on mówi, ale to nie ja, to ta żona, którą mi dałeś. Czyli tak naprawdę, Boże, ty jesteś winny temu, co się wydarzyło. I my mamy taką tendencję, jako ludzie, zrzucać winę na innych. Staniesz przed żywym Bogiem w momencie, tam mówi słowo Boże, w momencie, kiedy umierasz, stajesz przed Bogiem i zdajesz sprawę za to, co powiedziałaś, zrobiłaś. Nie ma ucieczki od tego, nie możesz zwiać, iść w odwrotnym kierunku, nie ma takiej absolutnie, nie ma takiej opcji. Drugą rzeczą jest to, że nie ma pośredników pomiędzy Bogiem a człowiekiem, jest tylko jeden sam Bóg, Jezus Chrystus. W Biblii zachęcam ludzi do tego, aby czytali słowo Boże, bo jest wyraźnie napisane. Jest tylko jeden pośrednik, jeden, nie pięciu, nie stu, nie tysiąc, nie Maryja. Maryja jest takim samym człowiekiem, wspaniałą kobietą, niesamowitą, ale jest człowiekiem takim samym jak, jak ty i ja. Jest jej grób do tej pory w Efezie, więc umarła, rozsypała się w proch, tak jak każdy z nas po śmierci. Jej dusza jest Bogiem. Wspaniała kobieta, ale jest wyraźnie napisane, że jest tylko jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem, to jest Jezus Chrystus, nas, nasz Pan. On jest jedynym. Dlaczego jedynym? Bo On był jedyny, który umarł na krzyżu i zapłacił za nasze grzechy. Byłoby niesprawiedliwością, żeby dawać taką władzę komuś innemu, który nie zapłacił ceny na krzyżu, nie zapłacił własną krwią za nas, a wiemy, że nie ma zbawienia bez przelania krwi. A, więc Pamiętajmy, że tutaj po tej stronie to jest czas testu. My jesteśmy testowani i albo przejdziemy ten test, ugniemy kolana przed żywym Bogiem, albo go nie przejdziemy i oczek musimy tylko oczekiwać potępienia i piekła za to wszystko, co żeśmy zrobili. Um, Andy, ja będę musiał uciekać, bo ja mam kościół uliczne. Dobrze, dobrze, Artur, to dzięki Ci za dzisiejsze spotkanie. Eee, no, <śpuszczaj> było. Było fajnie, bo poruszyliśmy wiele tematów. Nie wiem, jak to będzie w następnym tygodniu, bo możliwe, że nie będziemy mogli się połączyć, ale będziemy w kontakcie i, i poinformujemy ludzi o naszych następnych spotkaniach. Wiesz co, jak chcesz, mogę pogadać z Dawidem, może Dawid będzie chciał z tobą o, zrobić. No właśnie, je, właśnie opowiedzieć właśnie. o swojej gangsterce, bo to jest historia. Niesamowita jego, jak to przeszedł, co zobaczył, co się wydarzyło. 10 lat w gangach, handel narkotykami, napady, broń i tak dalej. Także może to być ciekawy program dla Was. No perfekt, perfekt. Ja chyba też w następnym tygodniu będę musiał wyjechać w sobotę i w niedzielę, ale Zygi będzie, to Zygi może z nim porozmawiać. Nie? Dobrze, to jeszcze, jeszcze się dzwonimy jeszcze się dzwonimy, po programie. Pozdrawiamy wszystkich, dziękujemy za dzisiejsze oglądanie, no i na razie, do zobaczenia. Z Panem Bogiem.